Szanowni Państwo, będziemy zaczynać. Jest godzina 10.40, panel jest przewidziany do godziny 12.30 i tego się będziemy na pewno trzymać. Jeszcze chciałem podkreślić na samym początku, to nie jest panel, sam siebie chciałbym poprawić, jest to warsztat, więc zależy mi na tym, żeby ta nasza rozmowa tutaj przy tym stole była taką wymianą informacji, żebyście się Państwo włączali w kwestie również, do których chcecie skomentować, do pytań, które są zadawane do innych uczestników tego spotkania. Pani profesor Chybicka będzie nas musiała opuścić, to chciałem też na początku zasygnalizować o 11.30. I tak, bardzo serdecznie chciałem powitać w dzisiejszej dyskusji na temat chorób rzadkich wszystkich tutaj zacnych gości zgromadzonych. Przede wszystkim panią profesor Urszulę Demkow, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialną za choroby rzadkie również w resorcie. Panią profesor Alicję Chybicką, przewodniczącą Parlamentu Zespołu do Spraw Parlamentarnego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich i od lat zaangażowaną w kwestię dotyczącą chorób rzadkich. Ja pamiętam, pani profesor, że od samego początku, odkąd moja pamięć, odkąd ja sięgam pamięcią, pani profesor zawsze była obecna w tym temacie i tak jest chyba cały czas do dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że jest pani z nami. I również witam serdecznie Stanisława Maćkowiaka, prezesa Forum Orfan. Również, odkąd pamiętam, zawsze zaangażowanego w temat chorób rzadkich, jeszcze z ówczesnym prezesem Orfan, Mirkiem Zielińskim, naszym wspólnym kolegą. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie również moją koleżankę z organizacji pozarządowej, Dorotę Korycińską, prezes zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska. To jest właśnie te, proszę Państwa, choroby rzadkie. Żeby wypowiedzieć niektóre nazwy tych chorób, to trzeba sobie dobrze język połamać. Też jestem od zawsze zaangażowana w neurofibromatozy. Tak, tak, Dorota też. Oczywiście to jest też ten trzon takich naszych organizacji, które działają dla dobra osób z chorobami rzadkimi. Witam zdalnie panią profesor Karinę Janc-Różyk, konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii z Wojskowego Instytutu Medycznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam również pana Dawida Witkowskiego z Fundacji Sanguis i proszę mnie poprawić, hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne. Dobrze, bardzo dobrze. Stowarzyszenie się jeszcze do niedawna inaczej nazywało, więc musimy się trochę przyzwyczaić do nowej nazwy. Ale myślę, że to nie będzie problem. Oraz panią doktor Marię Liburę z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Również warto podkreślić, że pani doktor, tak jak pozostali uczestnicy spotkania, jest od lat zaangażowana w kwestię dotyczącą chorób rzadkich. Gdański Uniwersytet. Gdański? O, dobrze. No to też trzeba uaktualnić informacje. Nie warmiński. Gratulować. Gratulujemy serdecznie. Jeżeli pani. Proszę Państwa, tak jak na wstępie zaznaczyłem, chciałem, żeby to nasze spotkanie miało taki charakter bardzo otwartej dyskusji. Żebyśmy nie trzymali się tutaj bardzo naszego ramowego scenariusza. Po tym spotkaniu chciałbym, żeby trochę się odblokowała ta dyskusja na temat wyzwań, które stoją przed chorobami rzadkimi w Polsce. Choroby rzadkie, jak doskonale wiemy, to jest obszar, który budzi bardzo wiele zainteresowania wśród organizacji pacjentów. Mi się bardzo podoba sformułowanie prezesa Maćkowiaka, że choroby rzadkie może są rzadkie, ale często występujące. I dotyczą 6-8% populacji w Europie, czyli 30 milionów. 3 milionów w Polsce. W Polsce, ale w Europie około 30 milionów, tak. Więc to naprawdę jest bardzo duży problem dla zdrowia publicznego. Od lat trwają również prace nad wdrożeniem, najpierw trwały prace nad ustanowieniem planu dla chorób rzadkich, potem jego wdrożeniem. 2 lata temu udało się w końcu uchwałą wprowadzić ten plan dla chorób rzadkich. Niestety z dniem 31 grudnia 2023 roku ta uchwała wygasła i teraz trwają prace nad kolejnym wdrożeniem planu. I niestety pomimo tego, że środowisko ekspertów, pacjentów bardzo długo zabiegało o plan, wdrożenie tych rozwiązań, efekt tego planu chyba nie dla wszystkich jest zadowalający i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Jak możemy usprawnić realizację planu? Jak również
Chciałbym, żebyśmy poruszyli kwestię dotyczącą niepełnosprawności wśród osób z chorobami rzadkimi, która również cały czas jest niedoprecyzowana w żaden sposób. Trwały pewne próby konsultacji jeszcze w zeszłym roku przez ówczesnego ministra Wdówika. Próby, to może dobrze powiedziane, stworzenia takiej listy, ale też oczywiście niestety one spełzły na niczym. Kwestia nadal pozostaje otwarta. Jeszcze tutaj do takiego wstępu chciałem dodać, że to jest kwestia nie tyle bardzo też istotna z punktu widzenia organizacji klinicystów, jak i organizacji pacjentów, co również jest dostrzegana przez pacjentów. W badaniu ostatnim, które przeprowadziliśmy wspólnie z firmą badawczą, obawy zdrowotne Polaków, choroby rzadkie były na czwartym miejscu. Takich chorób, których rzeczywiście występowania obawia się społeczeństwo. Za chorobami rzadkimi były między innymi depresja, były choroby psychiczne, były zaburzenia psychiczne, więc jakby pokazuje to, jak rzeczywiście bardzo wysoko również w świadomości naszego społeczeństwa jest temat chorób rzadkich. Dlatego tak bardzo ważne mi się wydaje, że jest skuteczne wdrożenie planu, o który zabiegały środowisko pacjentów i ekspertów przez wiele lat. Już pamiętam, myślę, że to jest od 2010 roku, z prezesem Maćkowiakiem wymieniliśmy się tutaj zdaniami przed spotkaniem. Okazuje się, że to od 2008 roku tak naprawdę. 2008 roku tutaj były pierwsze starania, żeby ten program powstał. I pierwsze pytanie chciałbym skierować do pani profesor Urszuli Demkow, pani minister. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o rozpoczęciu prac nad uchwałą w sprawie planu dla chorób rzadkich. Jakie są priorytety resortu w tym obszarze? Kiedy możemy się spodziewać publikacji uchwały? Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Faktycznie ja jestem ministrem, którego głównym zadaniem jest ten plan dla chorób rzadkich. Ja się podjęłam tego zadania, powiem, z wielką radością, dlatego że już tematem chorób rzadkich, pacjentami i diagnostyką zajmowałam się wcześniej, zanim zostałam ministrem. Są mi te tematy bardzo dobrze znane. No i też, prawda, doceniam ich wagę i liczebność tych pacjentów, a także skomplikowanie różnego typu problemy, które wiążą się z tematem chorób rzadkich. Dlatego, że to nie jest jedna choroba, tylko to jest kilka tysięcy chorób, które są bardzo, bardzo różnorodne i mogą być to objawy dosyć łagodne, ale mogą to być bardzo ciężkie choroby prowadzące do nieodwracalnych, prawda, zmian i do śmierci. Ci chorzy mają także bardzo różne potrzeby i te potrzeby wykraczają generalnie poza kompetencje resortu zdrowia, bo wiążą się także z tematem opieki, asystencji, pomocy takim chorym, a także liczne problemy związane z orzecznictwem, gdyż ci pacjenci bardzo często są niezdolni do pracy i wymagają całodobowej opieki czy nadzoru. Generalnie o to, co pan zapytał, no, ruszyliśmy z kopyta z tymi pracami. Od momentu, kiedy plan wygasł 31 grudnia 2023 roku, przez te pierwsze tygodnie pracy ministerstwa ten temat jakby no, nie był dotknięty, ponieważ no, wejście do ministerstwa od razu nas zderzyło z licznymi problemami. Natomiast mniej więcej od marca ja zajęłam się tym tematem i liczymy, że do maja uda nam się ten plan wskrzesić, że tak powiem, czyli go reaktywować, prawda, że ten plan będzie aktywny. Teraz plan jest nieaktywny, ale to co nie znaczy, że niczego nie robimy, prawda, cały czas prace trwają nad poszczególnymi elementami tego programu. Jakie to są elementy? Po pierwsze, to są trzy tematy, które realizujemy we współpracy z Centrum E-Zdrowia. Temat platformy z wiedzą o chorobach rzadkich, karty pacjenta oraz rejestru chorób rzadkich.
Ja tak pokrótce może powiem o tych trzech elementach. Jeśli chodzi o platformę, to będzie takie źródło informacji dla wszystkich interesariuszy, to znaczy dla pacjentów i ich najbliższych, wiedza o ich chorobie, prawda, potencjalnych możliwościach pomocy, o tym, jakie mogą być rokowania, jakie może być dalszy przebieg choroby u ich bliskich. Będą liczne odsyłacze do różnych stron i krajowych, i międzynarodowych, jeżeli ktoś będzie chciał sobie poszerzyć tą wiedzę i skorzystać także z zasobów międzynarodowych dotyczących danej jednostki chorobowej, to jak najbardziej będzie odpowiednio przekierowany. Drugim adresatem tej platformy są oczywiście pracownicy ochrony zdrowia, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie i wszyscy inni, którzy będą w jakiś sposób sprawowali opiekę nad tym pacjentem, ponieważ choroby rzadkie czasami to są choroby, które występuje w danym kraju kilka tylko przypadków, albo nawet jeden, prawda, się trafi i ci lekarze również nie mają doświadczenia, prawda, więc ważne, żeby mieli takie źródło informacji. Karta pacjenta z chorobą rzadką będzie służyła pacjentom po to, żeby gdziekolwiek się uda i cokolwiek go spotka złego, powiedzmy straci przytomność gdzieś w środkach komunikacji publicznej, żeby osoba, która będzie mu udzielała pomocy, miała taką świadomość, że pacjent ma taką chorobę, co może się wiązać z jakimiś, może mieć wpływ na proces terapii i pomoc, jaka jest potrzebna danemu pacjentowi. No i rejestr chorób rzadkich to już jest, nie służy bezpośrednio, tylko pośrednio pacjentom. Będziemy próbowali zebrać informacje odnośnie pacjentów chorych na choroby rzadkie w naszym kraju. Będziemy się starali, aby ten rejestr był skonstruowany zgodnie z zasadami statystyki publicznej, żeby dane, które będą tam wprowadzane, były w miarę jak najbardziej kompletne i wiarygodne. I rejestr ten przede wszystkim ma pomóc osobom, które decydują o systemie, podejmować racjonalne decyzje. Ponieważ generalnie, jeżeli nie mamy wiedzy, na przykład nawet nie wiemy, ilu jest chorych na jaką chorobę, nasze decyzje nie mogą być racjonalne. Także nie potrafimy wyliczyć kosztów na przykład wprowadzenia nowej terapii, prawda? Bo nie wiemy, ilu jest pacjentów, ilu potencjalnie potrzebowałoby daną terapię. Więc generalnie rejestr będzie pomagał wszystkim tym decydentom, którzy będą decydowali o zdrowiu i losie pacjentów, ale także będzie pomagał naukowcom, którzy będą chcieli poszerzać wiedzę na temat danej choroby. W bardzo wielu przypadkach nasza wiedza jest bardzo ograniczona ze względu na to, że jednostka chorobowa nie jest dobrze poznana, podłoże genetyczne dopiero niedawno zostało odkryte i bardzo wiele nie wiemy, prawda, o patogenezie danej choroby. Więc taki rejestr będzie mógł również służyć poszerzaniu wiedzy i popychaniu jej do przodu. Rejestry są bardzo wielką bolączką naszego systemu, bo właściwie większość rejestrów, jeżeli nie wszystkie, są bardzo słabym narzędziem. I dlatego, że te po prostu dane są i niepełne, i niewiarygodne, i często nieprawdziwe, i przez co nie do wykorzystania. Więc ja mam taką ambicję, że kiedyś odejdę z Ministerstwa Zdrowia i prawda, kariera ministra bywa krótka, ale chciałabym, żeby zostawić po sobie takie narzędzie, gdzie następni, którzy będą opiekowali się tymi chorymi, podejmowali decyzje za 2, 5, 10 lat, mieli już coś, co po prostu pozwoli im racjonalnie tym chorym pomagać. Bo ten rejestr oczywiście będzie prospektywnie uzupełniany, prawda, o kolejne dane. Więc bardzo bym chciała, żeby to narzędzie było rzeczywiście porządne. Są tutaj liczne ograniczenia, dlatego że dane chciałabym ściągać przede wszystkim z platformy P1 oraz NFZ-u. Oba te źródła danych są obarczone pewnymi błędami, bo na przykład na platformie P1 jest tylko 30% podmiotów medycznych. Natomiast dane NFZ-u nie są wiarygodne, gdyż mamy różne zjawiska zafałszowywania czy tam nieodpowiedniego kodowania chorób ze względu na to, że podmioty kodują te
te choroby, które są najlepiej wycenione w związku z dbałością o interes finansowy. Dlatego jest to dla przede mną ogromne zadanie, ale bardzo bym chciała, żeby ten rejestr był rzeczywiście jak najlepszy i żeby może tym tropem, żeby mogły powstać inne rejestry, które będą również budowały wiedzę i repozytoria danych o innych chorobach. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Ośrodki eksperckie, prawda, czyli ośrodki, które będą się opiekowały tymi chorymi. Ci chorzy ogromnie potrzebują takich ośrodków, gdzie będzie im udzielana pomoc w sposób skoordynowany, prawda, żeby wspierać te ośrodki. Na razie mamy 46 ośrodków. To są ośrodki tak zwane ERN-owskie, czyli włączone do sieci międzynarodowej. Ale te ośrodki też ledwo dyszą, dlatego że koszt opieki nad pacjentem w takim ośrodku przewyższa koszt opieki nad gdziekolwiek w szpitalu, bo ta pomoc jest kompleksowa, potrzeba wizyt kontrolnych, potrzeba zaangażowania innych specjalistów, nie tylko innych pracowników systemu, nie tylko lekarzy. Wobec tego świadczenie jest droższe, więc szpitale, prawda, dosyć niechętnie reagują na te ośrodki, nie wspierają je, więc ja bym bardzo chciała, żeby dostały te ośrodki wsparcie, żebyśmy też mogli tworzyć nowe ośrodki, prawda, już takie krajowe, które może nie spełniają tych międzynarodowych, wyśrubowanych kryteriów, ale jednak zapewniają pewną jakość, żeby, prawda, 46 ośrodków na taki kraj, na tyle chorób, prawda, to jest zdecydowanie za mało. No i też ich dystrybucja geograficzna jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żeby chory, który jest w Warszawie, prawda, mieszka w Warszawie i chory, który mieszka w jakiejś wsi w Podkarpackim, miał rzeczywiście podobne szanse na uzyskanie pomocy. To jest też strasznie ważne i też będę na to zwracała uwagę, żeby wspierać te ośrodki peryferyjne, brzydko mówiąc, żeby wszędzie ten pacjent dostał odpowiednią pomoc. To tyle chyba, ja nie chcę też za długo mówić. Jeżeli będą dalsze pytania, to bardzo chętnie coś dopowiem. Dobrze. Pani minister, bardzo dziękuję. To naprawdę olbrzymi progres, tak mi się wydaje. I w dużej części chyba odpowiada na te postulaty, które wynikają z planu dla chorób rzadkich. I bardzo chyba nas to cieszy, tu wszystkich zebranych, że to się dzieje. Ja bym miał tylko takie pytanie jeszcze natury technicznej. Od kiedy możemy się spodziewać wdrożenia tych poszczególnych? Bo ja rozumiem, że rejestr to będzie długoletni proces. Myślałam, że koniec. Plan robimy wszystko i naprawdę pchamy tą legislację i wszystko, co możemy, maja, żeby się to zadziało od maja. I te poszczególne elementy będą wdrażane po kolei. Najłatwiej jest nam z platformą, dlatego że to nie wymaga żadnych tutaj dodatkowych rozwiązywania dodatkowych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Dlatego, że zarówno karta, jak i rejestr to są dane osobowe. Więc tutaj potrzebuję jeszcze pewnych rozstrzygnięć z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, jak to zrobić, żeby nie łamać żadnych ustaw, ale z drugiej strony, żeby te dane były kompletne, prawda? Bardzo byśmy chcieli, żeby te dane były kompletne i żeby w jakiś sposób udało się, prawda, z jednej strony spełnić założenia ustawy, ale z drugiej strony, żeby nam ci pacjenci gdzieś nie uciekali, prawda? I pewne dane, żeby się jednak tam wszystkie znalazły, bo też dla nas jest ważne, w jakim wieku są ci pacjenci, jakiej są płci, prawda? Gdzie mieszkają, no pewne dane osobowe są tutaj też bardzo ważne dla decydentów, więc to będzie wdrażane powolutku, myślę, że wolniej. Platforma ruszy nam szybciej, bo tam, że tak powiem... W tym roku? To tego będę dopytywał. Na pewno. Natomiast te dwa pozostałe, no to w zależności od tego, jak uda się tutaj te aspekty prawne szybko rozwiązać, prawda? Jeśli chodzi o wsparcie ERN-ów, no to bardzo będę prosiła o liczne rozmowy z NFZ-em o tym, żeby w jakiś sposób rozwiązać problem finansowy i albo w jakiś sposób wzmocnić finansowanie. No mam dwa pomysły, prawda? Ale może na razie nie będę się dzielić z tym, dlatego że jeszcze jesteśmy... Dopiero te rozmowy ruszyły i prawda, tam też jest, te środki są ograniczone i prawda, każdy postulat, żeby coś dodatkowo dofinansować, spotyka się, prawda, tam po stronie NFZ-u z jakąś tam debatą, dyskusją. No więc, no ale
Ja jestem dobrej myśli, no to konieczne jest wsparcie finansowe i to tak jest stałe, prawda? Nie to, że jednorazowo, prawda, wykorzystamy pieniądze, które mamy jednorazowy zastrzyk z telewizji, prawda? Tylko to musi być już, prawda, się potoczyć. Systemowe, tak. Systemowe. No i oczywiście jeszcze rzecz, którą ja się nie zajmuję, ale o której nie mogę przecież zapomnieć, to są te nowe terapie, prawda? Nowe terapie, którymi się zajmuje minister Miłkowski i robi to naprawdę wspaniale. I dzięki niemu bardzo wiele terapii, bardzo wielu chorych uzyskało pomoc. Takim spektakularnym efektem jest refundacja preparatu, nie będę wymieniać nazwy, ale bo wszyscy to wiemy. Wszyscy wiemy, ale na rdzeniowy zanik mięśni, prawda? Ogromny krok do przodu. Więc tego się bardzo cieszę i myślę, że tutaj też jest bardzo ważne, żebyśmy o tym nie zapominali. Dobrze, bardzo dziękuję pani profesor. My myślę, że bardzo liczymy na tą platformę, jak i rejestr, no bo rejestr to jest to narzędzie, o które zabiegają tu eksperci od wielu, wielu lat. Niestety do tej pory się tego jeszcze nie udało. Pani profesor, ostatnio kilkakrotnie zwracała pani uwagę, że plan dla chorób rzadkich nie jest realizowany. Jakie działania są w opinii pani profesor najistotniejsze, aby poprawić obecną sytuację? Czy są jakieś obszary, które wymagają szczególnie szybkiego wdrożenia? To, co powiem, na pewno pani minister się nie spodoba, ale ja uważam, że czasu zmarnowano bardzo dużo i że trzeba na wszystkich liniach zrobić to szybko, nie powoli. To platforma jest, platformę trzeba udoskonalić, więc proszę nie mówić pani minister, że w maju pani wprowadzi platformę, bo ona jest. Trzeba wprowadzić e-rejestr, trzeba być może zastosować sztuczną inteligencję do stawiania tych wstępnych rozpoznań, żeby wiadomo było, gdzie ten pacjent ma pójść. Ja mam naprawdę stos listów, gdzie chorzy nie wiedzą kompletnie, gdzie się udać, do kogo. Te 40 parę ośrodków nie są w stanie zapanować nad 3 milionami chorych. I trzeba pamiętać, że część chorych jest jeszcze niezakwalifikowana do niczego. Jeśli chodzi o, bo tak naprawdę parlamentarny zespół do spraw chorób rzadkich, my jako posłowie, przepraszam bardzo pani minister, będziemy pani na głowie siedzieć, żeby to było szybciej, dlatego że to jest potrzebne, to jest życie lub śmierć, a także u niektórych chorych jakość życia i czas bije na ich niekorzyść. I to jest, co chciałam powiedzieć odnośnie czasu. Pytanie pod tytułem, co trzeba zrobić, w jakiej kolejności? No wszystko. Pani minister, ja wiem, że pani na pewno dysponuje zespołem, który ma rozdzielone zadania i każdy robi pewną rzecz, bo każde z tych zadań jest zadaniem trudnym. To nie jest tak, że jedna osoba w osobie pani, jest pani świetna, nie da pani rady. Tu musi być sztab ludzi zaangażowany w tą pracę, żeby to zrobić błyskawicznie. I nie problem polega na napisaniu uchwały, bo ja mogę usiąść i napisać tą uchwałę w 5 minut i zaraz pani dać, żeby pani ją przepuściła i żeby ruszył plan chorób rzadkich. Problem jest w realizacji tego, a realizować trzeba. Na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw chorób rzadkich, który był miesiąc temu, wszystkie ośrodki prosiły o przelicznik do NFZ-u, więc dziwię się, że pani mówi, co tu robić. Między 1,8 a 2 ośrodki poszczególne. Przeliczyć wszystkie procedury i wystarczy to zrobić. Jeśli jest dodatkowy miliard przeznaczony na choroby rzadkie, to wystarczy. Bo to nie jest tak, że te 3 miliony to zachorowują tego jednego dnia. Tylko trzeba to zrobić od razu. A ja takie mam wrażenie, że to jest tak odsuwane. A ludzie cierpią, a dzieci się rodzą i nie wiedzą, gdzie się udać. Moje zaangażowanie w choroby rzadkie praktycznie to było oczywiście w choroby z onkohematologii dziecięcej, ale kiedyś chorób rzadkich, jak nie było orfanu, nie było kompletnie gdzie leczyć. One trafiały na nasze oddziały i my nie wiedzieliśmy, co z tym fantem robić. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo do zrobienia, bo dla mnie do e-platformy trzeba dołączyć tą sztuczną inteligencję i to proszę, żeby pani od razu zrobiła, bo jak ja patrzę na te wszystkie dyskusje, do których teraz dołączyłam dopiero jako szefowa tego parlamentarnego zespołu do spraw dzieci, to są takie dziedziny,
gdzie po pierwsze nie ma żadnej organizacji pozarządowej, która by zajęła się grupą chorych. I to jest tragedia, bo najlepiej mają chorzy, którzy mają organizację. Ta organizacja o nich walczy, ta organizacja ich wyinstruuje. Ja wiem, jak to jest, bo my mamy też, nasi rodzice stworzyli taką organizację, która się przekształciła potem w fundację i ona zrobiła rejestr dla onkologii, więc rejestr jest gotowy. Rejestr jest elektroniczny. Można by skopiować i poszerzyć na choroby. Trzeba porozmawiać z szefostwem Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową i jest po prostu rzecz gotowa. Problem może polegać tylko na tym, że to musi być projekt, który będzie już obejmował wszystko, czym ministerstwo zawiaduje, bo inaczej to ministerstwo, mówiąc prosto, dostanie szału, jeśli każdy będzie w innym. Co myśmy przerobili przez wiele lat, że systemy elektroniczne nie były ze sobą spójne. Kolejna rzecz, która jest trochę nowa i która też wymaga szybkiego wprowadzenia, to jest ocena jakości. Nie mamy ustawy o jakości. To, co było, to był knot, w którym zapisano wyłącznie, że trzeba na 3 lata posadzić lekarza, jak popełni błąd medyczny, ale nie było żadnej oceny jakości w sensie takim, jaka jest efektywność rozpoznania, czyli jak szybko stawia się diagnozę genetyczną, diagnozę enzymatyczną w chorobach rzadkich, czy też w chorobach nowotworowych, gdzie też jest problem, bo w Polsce finansowany jest pierwszy HiSPAD, a Europa wymaga 2 HiSPADów. Drugi. I my płacimy z organizacji pozarządowych. U nas wszystko funkcjonuje dlatego, że do pieniędzy, które idą ze strony rządowej, dokładane są z organizacji pozarządowych pieniądze na to, co powinno płacić państwo. A w chorobach rzadkich no być może nie ma tych pieniędzy, które można by od razu ad hoc dołożyć, bo ja widzę, jak rodzice chorych dzieci na choroby rzadkie zbierają pieniądze. Nie na diagnostykę, ale zbierają głównie na leczenie. I w związku z tym ocena jakości jest niezbędna, a ocena jest prosta. Na świecie istnieją krzywe przeżycia wolnego od zdarzeń, event-free survival, które oceniają, jaka jest jakość leczenia. I tym się poszczególne kraje porównują. Kto potrafi najlepiej wyleczyć, no ten jest najwyżej notowany. Polska ma w tym zakresie też sukcesy, ale gdyby popatrzeć, to trzeba to zmierzyć. Takich krzywych ja w chorobach rzadkich nie widziałam niestety. Jeśli państwo macie takie krzywe, to my chętnie je zobaczymy. Ja pierwsze posiedzenie, jakie teraz zorganizuję, to będzie spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które wszystko jedno, czy to są organizacje rodziców, czy to są wielkie organizacje jak Orfan i tak dalej, żeby usłyszeć z tej drugiej strony, która jest już bardziej kompetentna niż przeciętny Polak, któremu dziecko czy dorosły zachoruje na chorobę rzadką, co jeszcze należy robić. Ale tak naprawdę, pani minister, najważniejszy jest czas, bo pani już doskonale wie, już pani to powiedziała. Wie pani, co robić. Jest dokument, w nim jest napisane, co robić. Czas jest potrzebny, bo ja naprawdę w styczniu myślałam, że w marcu to już będzie cokolwiek wdrożone. Jest kwiecień i nic. No nie idźmy my tym śladem, przepraszam, tą drogą, która się zaczęła wcześniej, tylko trzeba coś dla tych 3 milionów chorych zrobić. A to coś to jest opieka holistyczna. I tu się robi ten problem, że w 42 ośrodkach nie ma miejsca dla tych 3 milionów chorych. Że tutaj potrzebne są, a mamy, jest gigantyczna suma z KPO, trzeba dobudować ośrodki. Trzeba zrobić być może takie ośrodki, których w tej chwili nie ma. Trzeba te ośrodki, które są, pogrupować i przydzielić koordynatora od danych tematów. Przy czym problem polega na tym, że jeśli to jest 7, 8, 9 tysięcy tematów, to jest trudne do zrobienia. Będą musiały ośrodki koordynacyjne często zajmować się chorobami spoza ich zakresu. Na przykład neurologiczny ośrodek będzie musiał przejąć też inne dziedziny, bo to inaczej się nie da. I tak naprawdę te pieniądze z KPO trzeba ulokować zarówno w opiece szpitalnej w chorobach rzadkich. Na całym świecie jest odwrót od pakowania chorych do szpitali we wszystkich chorobach. I przesunięcia, to nawet nie chodzi o ciężar leczenia, tylko dobrostan chorego jest dużo lepszy, jeśli on jest albo w opiece dziennej, czyli dojeżdża, dostaje coś, wraca do domu. Tak jest teraz w onkologii dziecięcej. Kładzie się na jak najkrócej, mimo że leczenie jest 3-letnie, najczęściej 2, różnie,
ale się przyjmuje trybem szpitala dziennego. Jak również coś w stylu POZ-ów dedykowanych chorobom rzadkim. Też trzeba stworzyć z diagnostyką i takim POZ-owskim ukierunkowaniem. Tego nie zrobią lekarze rodzinni, bo oni i tak, jest ich mało i mają no, tak dużo roboty, że nie są w stanie tego ogarnąć. I to są takie jakby główne problemy, bo ja tu mogłabym godzinami mówić, bo ja już po prostu teraz przekopałam się przez to. Państwo mnie wykształcili w tych chorobach pozaonkologicznych i wiem, że kolejne spotkanie, jedno to będzie ze stowarzyszeniami, następne będzie z genetykami, bo bazą do rozpoznania musi być błysk genetyczny. I tutaj znowu czas. Tu nie chodzi o to, tylko tu chodzi o to, że to rozpoznanie ma być szybko i natychmiast. No słuchajcie, ja kierowałam 21 lat przylądkiem nadziei, gdzie się leczą dzieci chore na nowotwory. Jak nie było tego samego dnia rozpoznania białaczki, to ja łeb miałam ochotę mojej diagnostyce ukręcić, albo powiedzieć nie 3 dni, 1 dzień. Jak walczyłam i pan profesor Michał Jeleń, na pewno znacie, znakomity histopatolog, wiedział, że z tych chłoniakowych jakichś wycinków to góra 3 dni musi przysłać. Może sobie potem dorabiać coś, ale chodzi o to, że życie dziecka zależy od tego, jak szybko postawi się. I taką drabinę tego błysku diagnostycznego trzeba zrobić, bo należy na razie, to jak pani zapyta tych organizacji w ogóle chorych, to jest odyseja. To stanie w kolejkach, to są braki personelu, braki materiałów i to wszystko jest w pani rękach. Jak pani tym steruje, to po prostu trzeba to szybko wdrożyć i to będzie następne spotkanie. I wreszcie najtrudniejsza rzecz w mojej ocenie to są kosztowne terapie lekowe. Nie tylko lekowe, no bo te powiedzmy genowe, no to niby to lek, to się nazywa lek, ale to nie jest lek, to są biologiczne terapie, bo to jest gigantyczne obciążenie dla budżetu, to jest wielka trudność w produkcji, bo mnie 3 lata temu obiecał rektor Ponikowski we Wrocławiu, że będą karticelsy produkowane. Powiedziałam, panie rektorze, ma pan wielką genetykę. Jest to mocarna genetyka, taka praktyczna. Dlaczego oni nie robią karticelsów, tylko my musimy 1 300 000 płacić Stanom Zjednoczonych za to, żeby nam to zrobili? Bo to się robi tak, że pobiera się komórki od dziecka i do nich trzeba wbudować gen. No to powiedzcie mi, czy naprawdę to musi lecieć do Stanów, żeby tam wbudowali? Bo w Polsce nie ma nikogo, kto potrafi to zrobić. No aż wstyd, przecież nasza nauka nawet w moim UMEDzie we Wrocławiu stoi tak wysoko, że da się to zrobić. Minęły 3 lata i co? I nic. I jak kupowaliśmy po 1 200 000, tak kupowaliśmy, gdyby nie pan minister Miłkowski, który w ekspresowym tempie to zrobił, ale też muszę przyznać, że gdybyśmy nie zebrali na 10 dzieci po 1 200 000, to nie byłoby ich na tym świecie, a są. I co na to pani minister? Gdyby tak zrobić, no ja się też cieszę, ale pani minister, ja się boję, że w innych dziedzinach chorób rzadkich ma pani takie dzieci, którym nie miał kto zebrać tych pieniędzy i których nie ma już na tym świecie. I takie coś jest niedopuszczalne, bo życie człowieka jest bezcenne. No wszystko można się pokłócić i pogodzić. Moc zbudować, jak się zburzy, to się go odbuduje. Nawet dom, jak się zawali po trzęsieniu ziemi, też się odbuduje. Ale jak ktoś pójdzie na tamtą stronę, to się go już z tamtej strony nie ściągnie. I dlatego no, trzeba to zrobić szybko i znaleźć źródło finansowania na kosztowne terapie. Niby fundusz medyczny takim czymś miał być. Powiedzcie mi, czy fundusz medyczny takim czymś jest? Nie. A miał być, żeby było takie źródło, gdzie niepotrzebne są te wszystkie AOTMy, gdzie to trwa. Ja sama bywam, bo ja miałam zawsze taką technikę, że wylatuję drzwiami, to wchodzę oknem, a wylatuję oknem, to wchodzę drzwiami. I tak miałam z inną taką fototerapią pozaustrojową w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi, gdzie mnie AOTM mi napisał, a sama pojechałam, negatywną opinię i to też trwało. Musiałam wracać, chodzić. No tego nie powinno być. To jest w Polsce chore tak naprawdę. I teraz oczywiście już to jest terapia finansowana z budżetu państwa. Ale jeśli każdą rzecz się tak robi, to też ja oczekuję od tego naszego ministerstwa, które wspieram i chętnie pomogę tyle, co mogę, żeby przyspieszyć
wprowadzanie nowoczesnych rzeczy w Polsce, żebyśmy my w ogonie Europy nie byli i żebyśmy, bo my nie jesteśmy w onkologii dziecięcej, ale tylko dlatego, że my naprawdę robimy to, ten początek jest środkami pozabudżetowymi, że ja nie chciałam słyszeć i żaden z 20 polskich ośrodków, że nie ma pieniędzy na ratowanie życia dziecka, na jakąś diagnostykę czy na coś. Po prostu się to robiło ze środków pozabudżetowych, aż wreszcie władze dotarło do nich to, że należy środki budżetowe na to znaleźć. I to jest mniej więcej w takim ogólnym zarysie tyle. Ja jestem razem z posłami, którzy są w naszym zespole do dyspozycji. Jeśli cokolwiek możemy pomóc. Również chętnie pomogą onkolodzy dziecięcy, którzy też potrzebują wsparcia, bo to też są choroby rzadkie i też na posiedzeniu tegoż zespołu prosiły o przeliczenie procedur o 1-2. I co, pani minister? Pani profesor, ja myślę, że my jesteśmy po tej samej stronie boiska, nie bijemy w siebie piłkami, tylko naprawdę jesteśmy po tej samej. Ja jestem lekarzem i diagnostą i naprawdę tak samo cierpienie dziecka i cierpienie każdego człowieka mnie wzrusza i osobiście dotyka. A to, co było przed marcem, niestety nie jest przeze mnie zawinione, ale od marca proszę mnie bić. Za to, co się od marca. Natomiast ja najbardziej się cieszę z tego ostatniego zdania, które pani profesor powiedziała, że jesteście do naszej dyspozycji i zapraszam panią profesor do Rady do Spraw Chorób Rzadkich i na negocjacje z NFZ-em, bo mi potrzeba jest tutaj takiego zawodnika wagi ciężkiej, prawda, jak pani profesor, bo naprawdę to nie są łatwe rozmowy i ja potrzebuję zawodnika wagi ciężkiej, dlatego bardzo zapraszam panią profesor i mam nadzieję, że pani profesor przyjmie zaproszenie. Dziękuję bardzo. Pani minister, pani profesor, bardzo dziękuję za taką naprawdę głęboką, szeroką analizę. I już pani minister o tym powiedziała, bo też chciałem to podkreślić, że my tutaj wszyscy jesteśmy, jak i organizacje, jak i pani profesor, i zespół parlamentarny, do tego, żeby pomagać. Bo tu najważniejszy jest czas, bo to jest chyba ten główny wniosek, który wynika z wypowiedzi i pani minister, i pani profesor. Ten czas jest kluczowy i nawet ten czas nas goni w takich kwestiach jak inwestycje i KPO, no bo mamy raptem czas do 2026, żeby to wykorzystać, te środki, więc wszędzie tego czasu brakuje. Pani doktor. Krótko, jeżeli tutaj mogę jeszcze jakoś skomentować tę bardzo ciekawą wymianę zdań. Myślę, że to dobrze wróży naszej dyskusji. To myślę, że bardzo ważne jest to, żeby też nie zgubić pacjentów dorosłych, dlatego że hemato-onkologia dziecięca to jest w ogóle wzór, tak, jeżeli chodzi o organizację, stosowanie standardów europejskich. Myślę, że w ogóle choroby rzadkie mogą się bardzo dużo nauczyć, patrząc się na sposób, w jaki zorganizowana jest praca hemato-onkologów dziecięcych. Natomiast najgorsza chyba sytuacja w tej chwili dotyczy pacjentów dorosłych i to zarówno tych pacjentów, których choroby rzadkie są diagnozowane w czasie, kiedy oni już są pełnoletni, dorośli, dlatego że oni giną w tej morzu pacjentów internistycznych, ale również tych pacjentów, którzy mają przechodzić z systemu opieki pediatrycznej do internistycznej. Więc to jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne, żeby przyjrzeć się temu, co się dzieje też w internie. Wspomagać pediatrię, pediatra jest wzorem i trzeba ją wzmacniać, ale też budować jednak jakieś rozwiązania właśnie dla pacjentów dorosłych. Absolutnie podstawowa jest kwestia diagnostyki i wydaje się, że tutaj są potrzebne duże zmiany, jeżeli chodzi o też zakres i wycenę świadczeń z tego, jeżeli chodzi o genetykę kliniczną, ponieważ no, mamy świetnych diagnostów, mamy świetnych genetyków, ale jakby bez, jeżeli nie są oni wyposażeni w możliwość wykonywania nowoczesnych badań, to znów, tak jak mówiła pani profesor Chybicka, co pozostaje rodzinom, to sięganie po zbiórki publiczne, bo część z tych badań jest po prostu bardzo droga, jeżeli są kupowane na rynku prywatnym. Oczywiście to kreuje też nierówności w dostępie do diagnozy, a nie ma sensownego leczenia bez postawienia właściwego rozpoznania. I my wiemy, że ci pacjenci w Polsce to potrafią tam, zdaje się, że rekordzista w badaniu, które robiłam, czekał 20 lat od czasu pojawienia się pierwszych
objawów neurofibromatozy do postawienia właściwego rozpoznania. Czekał 20 lat. Tak? Standard w Europie teraz uznaje, że to powinno być poniżej roku w przypadku chorób rzadkich w ogóle. I bardzo mocno też popieram tą ideę zastosowania sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja jest potrzebna tak, że ona jest właściwie potrzebna nie tylko do wspomagania diagnostyki, ale też jeżeli chodzi o inne decyzje kliniczne, w tym, i tutaj nawiązując trochę wyprzedzając temat, więc nie będę mówić wszystkiego, to jest kwestia orzekania o niepełnosprawności czy o potrzebie wsparcia, również powinna angażować jakby sztuczną inteligencję, która pozwoli na dostęp do aktualnej wiedzy na temat zarówno metod prowadzenia pacjentów, jak i na przykład oceny ich stanu funkcjonalnego. Tego bardzo, bardzo brakuje, to jest olbrzymia dziura i trudno jest, żeby znowu posadzić 1000 osób, które mają przeszukiwać tą literaturę, skoro mamy w tej chwili naprawdę zaawansowane narzędzia, które pozwalają tą wiedzę wyekstrahować z literatury przedmiotu i podać ją w prostej formie. To może na początek. Bardzo się cieszę, że ta platforma będzie, ale myślę, że byłoby bardzo ważne, żeby ona była również zintegrowana, czy też żeby tam się pojawił link do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ znowu w orzekaniu, o którym będziemy mówić później, jest jest obłok niewiedzy, cytując mistyczkę średniowieczną Julianę z Norwich, jeżeli chodzi o choroby rzadkie. I ten obłok niewiedzy troszeczkę trzeba rozrzedzić, żeby wiedza na temat chorób rzadkich i specyfiki rzadkich niepełnosprawności dotarła do tego ministerstwa. Także bardzo warto byłoby chyba zaangażować również to ministerstwo w pracę. Mogę sobie odpowiedzieć, pani doktor? To znaczy ja chciałam opowiedzieć o tych dorosłych. Bo ja jestem też, mam specjalizację z chorób wewnętrznych, więc moi pierwotni pacjenci to są osoby dorosłe i ja wiem, że te osoby dorosłe są w gorszej sytuacji i to, co ja chciałam zrobić dla osób dorosłych, to jest prosić NFZ, to już zdradzę tą tajemnicę, o zniesienie limitów, jeśli chodzi o ośrodki eksperckie dla chorób rzadkich dla dorosłych. Ponieważ u dzieciaków te limity są zniesione i nie ma tutaj limitowania, natomiast jeśli chodzi o dorosłych, jest limit, prawda? Więc te ośrodki nie są w stanie tych wszystkich tych pacjentów, prawda, tam przyjąć i zaopiekować. I druga rzecz, którą chciałam zrobić dla dorosłych, to jest odejście od myślenia, że choroby rzadkie to tylko genetyka, prawda? Bo jest bardzo wiele chorób rzadkich u dorosłych, które nie mają zupełnie podłoża genetycznego, albo to podłoże genetyczne nie jest tam mutacją w jednym genie, prawda? Tylko na przykład jest cała pula genów, które są dziwnie ze sobą powiązane i dają na przykład chorobę autoimmunizacyjną wątroby, prawda? Więc tutaj też to, co ja chcę wyciągnąć teraz, bo genetyka. Genetyka jest ważna, bardzo ważna, najważniejsza, ale są też inne metody diagnostyczne, prawda, o których się zapomniało. I to też chciałam zrobić dla tych osób dorosłych, żebyśmy wydobyli tutaj ten, prawda, element diagnostyki niegenetycznej i jakoś nadali mu rangę. Też wycenili może te droższe badania niegenetyczne, żeby one też weszły nam do sumowania świadczeń szpitalnych czy AOS-owych. Natomiast to, co pani poruszyła, co jest bardzo ważne o przejściu z pediatrii do dorosłych, to jest generalnie dramat. To nie tylko w chorobach rzadkich, ale to w każdej chorobie. Niewydolności nerek, cukrzycy, prawda? Te dzieciaki są zabezpieczone, dopieszczone przez takich specjalistów jak pani profesor, która dba i kocha każde dziecko, ale potem jak to dziecko, w onkohematologii to na szczęście się rozwiązuje, nie oddajecie, one się wyleczają, prawda, brzydko mówiąc, i są zdrowymi dorosłymi, ale w przypadku innych chorób przewlekłych, takich nieuleczalnych, jest to ogromny problem, ja nie wiem, tylko mogę szczerze powiedzieć, ja nie wiem, jak to rozwiązać, żeby było lepiej, ale może wspólnymi siłami mądrych ludzi, może coś, prawda, wymyślimy, żeby po prostu jakoś to rozwiązać czy wzmocnić. No ja pracowałam w szpitalu dziecięcym przez ostatnie lata i wszystkie moje koleżanki pediatryczki, jak oddawały swoich ukochanych pacjentów, których prowadziły naście lat, gdzieś tam do dorosłych, to po prostu ich serce krwawiło, a jeszcze w dodatku no miały jakichś swoich, okej, to mamy doktor taką i im przekazujemy pacjent, ale broń Boże do Iksińskiego, bo tam mój pacjent zginie, prawda? Więc to funkcjonuje jakoś tam,
nieformalnie, ale coś powinniśmy może pomyśleć tylko szerzej. To już nie jest kontekst tylko chorób rzadkich oczywiście. To jeszcze tak bardzo krótko. Takim naturalnym zalążkiem powstawania takich programów przechodzenia z opieki pediatrycznej do internistycznej są niektóre programy lekowe, które obejmują zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład program leczenia hormonem wzrostu. I myślę, że warto przyjrzeć się na przykład doświadczeniom chociażby kliniki endokrynologii na Banacha, która przyjęła bardzo wymagających pacjentów, bo pacjentów nie tylko z chorobą ciężką chorobą wrodzoną, ale też pacjentów mających duże zaburzenia zachowania i niepełnosprawność intelektualną i wymagało to de facto zmiany sposobu pracy oddziału. Sądzę, że warto jest patrzeć się na konkretne przykłady, kiedy w Polsce udało się to zrobić i to też tak na marginesie, że to jest w ogóle bardzo interesująca rola leczenia, w którym też było dużo tutaj powiedziane, jak ono jest ważne, ale bardzo mało dostrzega się leczenie, czy pojawienie się terapii dedykowanej, terapii lekowej często powoduje, że nagle pojawia się inny sposób organizacji całej opieki nad pacjentem. Czyli, że de facto w Polsce terapia jest takim jądrem kondensacji, wokół którego pojawiają się inne rozwiązania systemowe dla pacjentów z określonej grupy. I tu jeszcze raz wracając do tego, co mówiła pani profesor Chybicka, uważam, że trzeba się uczyć, żeby obejmować tego typu rozwiązaniami także tych pacjentów, którzy nie mają żadnej terapii lekowej. Że uczmy się, żeby także ci, którzy po prostu nie mają tego szczęścia i jeszcze nie mają żadnej technologii lekowej, również mieli właściwie zorganizowaną i skoordynowaną opiekę. To pozostaniemy teraz jeszcze przez chwilę przy planie dla chorób rzadkich. Staszku, miałem dla ciebie przygotowane dwa pytania. Na jedno to w sumie już tutaj usłyszeliśmy odpowiedź. No bo brałeś udział w tworzeniu planu dla chorób rzadkich i chciałem się ciebie spytać, czy uznajesz, że ostatnie lata to sukces w tej dziedzinie. Jakie są bolączki, a jakie zalety takich dokumentów? Bo wiemy, że dokument taki to nie wszystko, to jest tylko pewna wytyczna, przyjęcie pewnej strategii. No a potem diabeł tkwi w szczegółach. Stawianie pytania, czy to jest sukces, to źle zabrzmiało. To może tak, czy jakby po 12 latach formalnie dokument ujrzał światło dzienne. No to możemy uznać za sukces, tak przynajmniej w mojej opinii. Tak? Co do realizacji, no to już tutaj dyskutujemy nad tym, że to rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Po to też między innymi jest to spotkanie. No ale z swojej perspektywy, jakie widzisz właśnie zalety, jakie wady takich dokumentów, tworzenia takich strategicznych dokumentów, bo ponieważ ja w swojej też historii już uczestniczyłem w współtworzeniu programu dla zdrowia psychicznego, były przecież programy również dla chorób onkologicznych i wiemy, że nie wszystkie te dokumenty, one rzeczywiście są realizowane tak, jak byśmy sobie na samym początku zakładali. Jak to z swojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o plan dla chorób rzadkich? Takie, żeby można było załatwić kompleksowo opiekę dla chorych na choroby rzadkie, takie dokumenty są konieczne. Nie tylko potrzebne, ale konieczne. Bez takich dokumentów nie da się tego załatwić. I zarówno działania na poziomie europejskim wskazywały o tym, że to należy zrobić i tak mówię, przesunęło mi się trochę czasu, bo to zgodnie z wytycznymi te dokumenty powinny być przyjęte, opracowane już w roku 2013. No, parę lat minęło nam i my w dalszym ciągu nie mamy tego dokumentu. Ten okres, kiedy on był i gdzie były prowadzone bardzo intensywne prace, żeby wdrożyć ten dokument do naszego życia, minęło. Natomiast to, co mamy dzisiaj, musimy koniecznie wykorzystać to wszystkie efekty tych prac, ponieważ jest naprawdę zadania, które były określone w planie dla chorób rzadkich, praktycznie są przygotowane do realizacji. Trzeba je po prostu wdrożyć. A żeby je wdrożyć, to trzeba po prostu ten dokument opracować, zaktualizować, można powiedzieć, nie kombinować przy nim. Bo, szanowni Państwo, jak popatrzyłem na, bo to trzeba chyba w ten sposób nazwać, dokument, który miał być aktualizacją tego planu i wdrożony jeszcze
przed końcem roku. To, co jest w tym zrobione, to jest naprawdę jakiś kadłubek tego dokumentu, który tutaj jest. Przepraszam, że wchodzę w słowo, czyli to nie jest kontynuacja? Czyli to jest jakby... No nie, to jest... To koszmar jest, można powiedzieć. To, co było zaproponowane, nie bardzo wiem przez kogo i dlaczego tak. Więc nasza ostatnia rozmowa i spotkanie z panią minister było bardzo pozytywnym spotkaniem i padły tam zobowiązania i deklaracje i decyzje, że dokument, który był ostatnio opracowany, będzie zaktualizowany i że on będzie pilnie wprowadzony. Co prawda minęło już jeszcze kilka dni i kilka dni, nie kilka tygodni od tego momentu, jak i święta były, tak, i że ten dokument zaktualizowany, bo propozycja już miała być przesłana do wąskiej grupy ekspertów, którzy mieli popatrzeć na to, jeszcze to nie zostało zrobione, ale mam nadzieję, że to będzie zrobione i że ten dokument utrzyma taką formę, jaką on miał, ten, który był przyjęty, i że w najbliższym czasie będzie można zacząć realizować te zadania. Jeszcze raz powiadam, większość tych prac, które były przygotowawczymi pracami do wdrożenia tego planu, jest przygotowana, więc trzeba po prostu na tym się oprzeć. Tam, szanowni państwo, było powołanych 7 zespołów i te 7 zespołów, ci specjaliści z tych 7 zespołów przeznaczyli setki godzin na to, żeby opracować te rozwiązania, które były w zadaniach tego planu wskazane. I trzeba to po prostu, jeszcze dodam jeszcze następny element. Ci ludzie pracowali pro bono, nikt za to grosza nie wziął. To naprawdę była bardzo wyczerpująca praca i żeby nie wykorzystać tego, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Szanowni państwo, dla nas, tak jak już to zresztą państwo słyszeliście, najważniejszy jest czas. Tak jak powiedziała pani profesor, nikt, jeśli coś się wydarzy i nie zapewnimy odpowiedniego świadczenia dla tego dziecka, które odejdzie na tamtą stronę, tego się nie wróci. I trzeba nam zrobić wszystko, żeby tak zabezpieczyć, żeby te działania, które możemy zrobić, żeby zrobić je szybko. I jeszcze druga rzecz, to zadało się pytanie, czy bez takiego dokumentu można to zrobić? Nie. Muszą być to rozwiązania systemowe. Takie załatwianie, to my jesteśmy dobrzy w takim załatwianiu. I te przykłady, które tutaj mówimy, czy tam SMA, czy mukowiscydoza, czy tam fenyloketonuria, czy jeszcze innych parę jednostek chorobowych, można powiedzieć na jednej czy na dwóch rękach można wskazać. My to mamy zrobione i to jest zrobione naprawdę na poziomie światowym. A my musimy zapewnić dla wszystkich chorych na choroby rzadkie odpowiednie świadczenia. My nie możemy wskazać jednostki chorobowe, tylko musimy załatwić to dla wszystkich chorych. I stąd też te zapisy, które są w tym planie dla chorób rzadkich, musimy pamiętać, że te zapisy dotyczą tylko jednej części, jeśli chodzi o opiekę dla chorych na choroby rzadkie, części medycznej. Części następne, które wskazane były przez Europlan dotyczące innych zakresów, są również wskazane w tym planie i w tym kadłubku nowym wypadły z tych zadań, które miały być zrobione. I tutaj są zapisane zadania, które trzeba jeszcze uzupełnić ten plan dotyczący tej części medycznej, czyli o część socjalną nie będę państwu wskazywał. Jest to wyszczególnione, jakie te działania trzeba zrobić. Więc żeby można było zapewnić opiekę dla wszystkich chorych, musi być to działalność systemowa, a bez planu, bez wytycznych tego rodzaju nie da się tego zrobić. I żebyśmy mogli w tym momencie cokolwiek robić, to bez przyjęcia tego dokumentu nie możemy nic zrobić, ponieważ wszystkie
instytucje w naszym kraju działają na podstawie prawa. Więc jeśli nie będzie przyjęty ten plan, więc te wszystkie rzeczy to będzie w dalszym ciągu takie załatwianie, a nie systemowe podejście do zapewnienia opieki dla chorych na choroby rzadkie. Oczywiście mógłbym mówić teraz na poszczególnych elementach tego planu, co należy zrobić, więc myślę, że to nie jest ten czas i miejsce. Natomiast to, co chciałbym bardzo zaznaczyć, żeby ten dokument, który będzie tworzony teraz, był tworzony na podstawie tego dokumentu, który był. Szanowni Państwo, ten dokument opracowywał zespół powołany przez ministra zdrowia, który nad tym pracował 1,5 roku. I teraz, żeby jakieś departamenty kombinowały, żeby coś wyrzucić i coś zmienić, to się zawsze źle kończy. To się zawsze źle kończy. W związku z tym uważam, że trzeba pilnować tego i żeby po prostu zmienić harmonogramy i wreszcie zacząć realizować ten plan, przyjąć go i realizować. To ja tak powiem może przewrotnie, czyli może dobrze się stało, że my czekamy i automatycznie to nie zostało przedłużone, bo byśmy może przeoczyli ten moment, kiedy ktoś tam słuchaj, w departamentach różnych skrócił i wersję byśmy mieli, słuchaj, tą, co trzymasz po lewej stronie. Nie, zdecydowanie nie. Jak ta wersja, ona nie ukazała się, to ona była tylko opracowana i spod stołu, także od razu pokazaliśmy, że nie tędy droga, że trzeba realizować zapisy tego planu, który był opracowany przez zespół. Wracając w takim razie jeszcze do planu. Jeśli nie chcesz wchodzić w szczegóły, prawda, no bo to byśmy rzeczywiście... Nie, bo nie wejdziemy do 20. Ale tu już Marysia poruszyła ten wątek, również kwestii niepełnosprawności. I zgodnie z pierwotnym planem dla chorób rzadkich, pierwotnym, tak, ten, który tutaj teraz trzymasz w ręku, w latach 2024-2025 miało dojść do częściowej integracji polityki zdrowotnej z polityką społeczną. Jakie są potrzeby w tej dziedzinie? Już nie będę się pytał, czy to się zmieniło w tym kadłubku, no bo rozumiem, że nie będziemy się do tego dokumentu, pseudodokumentu odnosić. Ale jakie są w twojej opinii potrzeby w tej dziedzinie? Integracji pomiędzy polityką zdrowotną a polityką społeczną, bo o tym jeszcze będziemy trochę dzisiaj mówić. Rozwiązania systemowe, jakie powinny być wprowadzone w tym zakresie, były w pierwszym planie, który był w latach 2012 opracowany, który był przy udziale Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast w ostatnim planie jest zapis dotyczący, wskazujący te obszary, które winny być w najbliższym czasie opracowane i jako uzupełnienie tej części medycznej opracowane i realizowane. I to dotyczy, to mogę wylistować z tego zapisu tego planu, który był, czyli zapewnienie chorym na choroby rzadkie ciągłości opieki medycznej w okresie przejściowym pomiędzy wiekiem rozwojowym i dorosłością, rehabilitacja chorych na choroby rzadkie, zapoznanie z orzecznictwem dotyczącym chorych na choroby rzadkie, włączenie społeczne, edukacyjne i zawodowe chorych na choroby rzadkie, wsparcie środowiskowe, społeczne chorych na choroby rzadkie i ich rodzin. I jest jeszcze następnych kilka zapisów dotyczących tego działu dotyczącego edukacji. No to też niezwykle ważny element związany z edukacją i myślę, że to nie czas i miejsce, żeby wyszczególniać tych działań. Natomiast, Szanowni Państwo, to, co jest dla nas największym problemem, to jest ta silosowość. Nie udało nam się przez wiele lat doprosić do prac nad planem dla chorób rzadkich resortu pracy, polityki socjalnej, jak również resortów edukacji i tak dalej. Więc jeśli nawet na początku były próby i jakiś odzew był z tamtej strony, to przychodzili przedstawiciele tych resortów, którzy nie byli decyzyjni, którzy nie wnosili nic w pracę. To po prostu byli, że było, pojawiali się i tylko.
I pomimo tego, że przy poszczególnych edycjach tego planu próbowano doprosić przedstawicieli tych resortów i były zaangażowanie ministrów konstytucyjnych, żeby doprosić tam, to efektu nie było. Dlatego też ta decyzja o tym, żeby ten plan ostatni, który był wdrożony, który był przyjęty, zrobić w takiej formule, polegała na tym, że nigdy nie doprosimy z tych resortów, więc zróbmy pierwszy krok, a mianowicie załatwmy tą sprawę, tą dotyczącą wsparcia medycznego. No i nam się udało opracować, ale wdrożyć nie, więc mam nadzieję, że teraz będzie ten czas, kiedy uda nam się przyjąć i zacząć wdrażać. Tym bardziej, że mamy, tak jak powiedziałem, praktycznie te rozwiązania opracowane, one są na tacy. I pani profesor Latos-Bieleńska według mojej wiedzy w dniu 11 przedłoży pani minister szeroki raport z tych prac, które zostały zrobione. W związku z tym myślę, że te rozwiązania, które tam były zrobione, będą jako kalka wejdą do tego planu, który będzie teraz przyjęty. Dziękuję. Wspomniałeś tak naprawdę tutaj w swojej też wypowiedzi o pewnych rozwiązaniach w niektórych chorobach rzadkich, które działają modelowo. Jednym z takich właśnie rozwiązań modelowych, to jest pytanie do Doroty Korecińskiej, jest neurofibromatoza. To jest taki pierwszy obszar w chorobach rzadkich objęty programem opieki koordynowanej. Jakie są doświadczenia pacjentów i ich rodzin? Czy potrzebne są jakieś korekty tego modelu, który w porównaniu do innych prawdopodobnie chorób rzadkich działa, można powiedzieć, modelowo. No ale to też nie jest zawsze tak, że nie należałoby czegoś poprawić. Czy w twojej opinii Ale ja naprawdę program... nie widzę wad. Nie widzisz. To bardzo, bardzo szybko odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego pytania. Powiem... Może moglibyśmy się nauczyć. Bardzo dziękuję. Jestem szefową Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska i bardzo nieskromnie jestem niesłychanie dumna z tego, co udało nam się zrealizować. I również uważam, że jest się czym pochwalić. Naprawdę. Zacznę może od tego, że rozpoczęłam starania o opiekę dla neurofibromatozy i to był wynik mojej frustracji zarówno jako szefowej stowarzyszenia, jak również matki pacjenta z chorobą rzadką, gdzie po prostu borykałam się, obijałam się o drzwi. Miałam ze sobą bardzo długą karierę odysei diagnostycznej, wędrowałam po całej Polsce, dziecko diagnozowałam w ogóle za granicą i tak dalej, i tak dalej. Ja może powiem, jak było. Było tak, że ponieważ to jest choroba nieprzewidywalna i jednocześnie wieloobjawowa, to znaczy potencjał prawdopodobny jest bardzo duży, to wszystkie matki, bo na ogół tutaj kobiety, robiły to samo. Wypisywały sobie wszystkie potencjalne objawy i latały po Polsce, znaczy jeździły po Polsce w poszukiwaniu specjalisty od każdego objawu, z założeniem, że się zna na schorzeniu. Ja sama byłam taką mamą, gdzie na przykład szukałam okulisty w Warszawie i wchodziłam, pytałam, czy on potrafi znaleźć go z kielisza. To był dla mnie test, czy ten lekarz w ogóle wie, o co chodzi, tak? I mówił, a co to jest? To ja wiedziałam, że sorry, ale nic nie wie o NF-ie i wychodziłam. Takich chwytów musieliśmy się trzymać, żeby znaleźć tego właściwego specjalistę. Bo objawy w NF-ach są właściwie guz mózgu i tak dalej, ale tu chodziło o to, żeby ten ktoś wiedział, o co chodzi w NF-ach, bo to jest właśnie bardzo istotne. Więc byłam doświadczona odyseją diagnostyczną, sama miałam swoją tam listę i szukałam specjalistów wedle tych objawów, co było absolutnie bez sensu, ale wtedy tego nie wiedziałam. A co to oznaczało? Że odbyłam bardzo dużo niepotrzebnych wizyt. Co kosztowało system albo moją prywatną kasę, którą mogłam lepiej wydatkować. To był czas, w którym powinnam być w pracy, być aktywna zawodowo. To był czas, w którym moje dziecko powinno się edukować, a było obciążone czy narażone na ogromną alienację szkolną, co powoduje również alienację społeczną takiego dziecka i cały szereg problemów, nie mówiąc o tym, że wydaje się kosmiczne pieniądze na podróże, czy gdzieś trzeba przenocować. Bardzo często to były wizyty zupełnie nie tylko niepotrzebne, ale nietrafione. Tak? Więc
osiągnęłam jakiś tam poziom frustracji. Był moment, kiedy ja miałam wrażenie, że po polskich drogach jeżdżą wzdłuż i wszerz matki z dziećmi z NF-owymi, bo mieliśmy taki nawet forum społecznościowe, pamiętam, na gazecie. Więc sobie wymyśliłam, że trzeba coś z tym robić. Uważam, że pacjenci z NF-ami mają niesamowite szczęście do świetnych lekarzy, którzy są chętni. No więc nasi lekarze napisali projekt opieki koordynowanej nad pacjentami z neurofibromatozami i pokrewnymi im razopatiami. Ja wiem, że te nazwy są okrutne, ale to jest cała grupa, wcale nie mało jest tych schorzeń, tak naprawdę chyba już w tej chwili kilkanaście. Podstawą są plamy na skórze, więc chorób z plamkami jest ponad 30. I opracowali nasi lekarze ten plan. A ja z tym planem chodziłam do Ministerstwa Zdrowia. No i przekonywałam, że taka opieka jest potrzebna. Pominę opis całej tej drogi, że tak powiem, procedowania i tłumaczenia, ale podam jako przykład. Odyseja diagnostyczna i szukanie specjalistów to jest przez matki to jest jedno. Natomiast w 2018 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie zostałam poproszona na zasadzie, czego ta kobieta chce i narzeka i mówi, że pacjenci są poza systemem, nie można tak mówić, dowiedziałam się, że pacjenci z kodem Q85, czyli to jest ten kod ICD neurofibromatoz, w minionym roku odwiedzili 720 placówek medycznych. Czyli czego ty, kobieto, chcesz, tak? Skoro jest tak świetnie. No więc wytłumaczyłam, że to nie jest opieka, to jest właśnie ta odyseja diagnostyczna. Nie ma takiej możliwości, żeby w kraju takim jak Polska, żebyśmy byli potentatem światowym w liczbie lekarzy, którzy potrafią się opiekować pacjentem z rzadką chorobą. W Niemczech w tamtych czasach było 7 ośrodków, a my mamy co, 720? Przy czym bardzo dużo z tych pacjentów odbyło jedną tylko wizytę, co oznaczało, że ta wizyta była niepotrzebna. To była odyseja diagnostyczna, bo jeżeli ktoś ma przewlekłą chorobę, stałe schorzenie, które postępuje, to nie ma szansy na to, żeby z jednej wizyty i to było wszystko, prawda? W związku z tym udało nam się wreszcie doprowadzić, przeprowadzić przez te wszystkie procedury i mamy od właściwie, no to już była niestety epidemia, więc troszeczkę dłużej to trwało, ale medyczną opiekę koordynowaną dla pacjentów z neurofibromatozami i pokrewnymi im razopatiami w postaci pilotażu i to jest dla dzieci i młodzieży. Dlaczego mówię, że nie ma żadnych wad? Bo nie ma. Są bardzo dobre efekty. Oczywiście nie nastąpił ten super sukces od razu. Wada jest taka, że pacjenci utknęli w kolejkach, które są związane również, nie tylko związane z tym, że jest ich bardzo dużo, ale po prostu rezonans magnetyczny naszym pacjentom trzeba robić. Brakuje na przykład anestezjologów, którzy robią rezonans dzieciom w uśpieniu, więc to powoduje wydłużanie się kolejek. 3 lata pilotażu, wszyscy się już nauczyli, że jest i nie ma już pytań w internecie, słuchajcie, byłam u okulisty, ortopedy, kogoś jeszcze, gdzie jeszcze powinnam pójść? Te pytania się skończyły, dlatego że pacjenci są w tych naszych ośrodkach i tam lekarz decyduje. Lekarz jest koordynatorem, to jest ta koordynacja, powiedziałabym, pozioma, tak? Czyli lekarz, który się opiekuje pacjentem, który wie, jak zajmować się pacjentem z tą chorobą, decyduje o tym, kiedy rezonans, kiedy jest potrzebny. Często wcześniej mieliśmy sytuację, gdy na przykład 2-letnie dziecko było po 6 rezonansach z uśpieniem. Bez sensu. Natomiast, bo matka szukała, tak? Jej się wydawało, że musi sama się tym zająć, nikt tego nie koordynował. Natomiast w tej chwili lekarz koordynuje i lekarz mówi, temu pacjentowi trzeba zrobić rezonans za rok, a temu za 3 lata. Jest to dopasowana opieka w tych naszych ośrodkach opieki nad pacjentami, jak, że tak powiem, garnitur szyty na miarę do każdego pacjenta i zgodnie z postępem schorzenia, bo u niektórych postępuje szybciej, u niektórych wolniej, są dłuższe okresy, gdzie się zatrzymuje, więc trzeba brać pod uwagę również specyfikę danego schorzenia. Więc w tej opiece dla dzieci nie mamy wad. Mało tego, w zeszłym roku udało nam się poszerzyć pilotaż o 2 kolejne ośrodki pediatryczne, więc mamy również, pani minister, Nie tylko wasze, a w Warszawie są 2, w Gdańsku 3, w Bydgoszczy, w Krakowie mamy ośrodek i w Olsztynie. Więc mamy objętą całą Polskę i od razu mówię,
Więcej nie chcemy dla dzieci. Dlatego mówię, że jest tak dobrze i nie chcemy. Natomiast problem jest ogromny z dorosłymi, którzy wylatują z tej opieki pediatrycznej, no i nie mają gdzie się podziać, a choroba się u nich nie kończy. Mało tego, jeżeli nabyli objawów, które wymagają pilnej obserwacji i kontroli, bo może trzeba zastosować czasami chemioterapię, czasami może być MPNST, nie wiadomo właśnie, no przecież pacjent sobie sam nie zajrzy, prawda? Musi mieć ten rezonans, szereg innych kłopotów, no to musi być dorosły i tu jest właśnie ten największy problem i zwracam się tutaj do pani minister, bo chciałam powiedzieć, że ten temat mam również wstępnie ogarnięty. Najważniejszy jest lekarz. Mamy dwa duże podmioty, gdzie są lekarze, którzy chcą się zająć dorosłymi z NFM i uważam, że to jest pół sukcesu. Mamy jeszcze jeden podmiot, w którym jest lekarz, który chciałby się zająć NF2. I również, jeżeli byśmy to mieli, więcej nie potrzebujemy. Ale pół sukcesu to jest znaleźć specjalistę w dobrym ośrodku klinicznym i to wszystko mamy. Drugie pół to Ministerstwo Zdrowia, które, że tak powiem, pomoże nam przeprocedować tą opiekę dla dorosłych. A ponieważ pilotaż dla dzieci nam się kończy, to uważam, że powinien być wprowadzony na stałe do systemu w postaci stałego świadczenia. Także ja jestem z siebie dumna, dlatego że jako organizacja pacjentów udało nam się stworzyć świadczenie, bo to jest świadczenie, po prostu świadczenie, stworzyć sieć. Czasami sobie mówię, że tyle jest kłótni o Krajową Sieć Onkologiczną, a NF-y sobie na boku utkały sieć dla neurofibromatoz. Tych 6 ośrodków mamy. I wprowadzić świadczenie już na stałe dla pacjentów pediatrycznych, natomiast być może również w formie pilotażu dla tych dorosłych. Tak jak mówię, ja jestem dogadana, jestem posłowie. Wydaje mi się, że to się nie kłóci z planem dla chorób rzadkich. Chociaż tutaj usłyszałam, że to nie jest rozwiązanie systemowe. Dla pacjentów z neurofibromatozami i pokrewnymi im razopatiami, gdzie tych chorób jest na pewno, pani profesor wie, jest bardzo dużo, tak? Bo to nie są wszystkie te pojedyncze choroby. To tak, tutaj była też dyskusja, że zawsze musi być potrzebny genetyk. Akurat w neurofibromatozach się nie upieraliśmy, ponieważ pacjentów można diagnozować fenotypowo. Od czasu do czasu jest taka potrzeba, żeby różnicować. Bo trafiają dzieci z plamkami, i trzeba tam czasami rozważać kilka różnych możliwości. Więc w tych określonych przypadkach, ale nie jest to tego aż tyle, żeby wprowadzać do świadczenia obowiązek robienia badań genetycznych. O tym po prostu decyduje lekarz, jeżeli ma wątpliwości. I wydaje mi się, że tak było. Czego jeszcze potrzebujemy oprócz tej opieki dla dorosłych, albo może dlaczego szczególnie opieka dla dorosłych? Kobiety z neurofibromatozami są w wysokim stopniu narażone na ryzyko zachorowania raka piersi. Z przyczyn, powiedzmy, fizycznych nie mogą robić badań, samobadania piersi. Jeżeli mają guzki, nie rozróżni się, który jest NF-owy, który jest rakowy. Nie mogą robić również mamografii, bo jeżeli są guzki, to nie powinno się naświetlać. I jeżeli są guzki, to jest to potworny ból. Powinny mieć robiony rezonans magnetyczny albo USG. Więc uważam, że powinno się kobiety, dorosłe kobiety z NF-em, powinny być objęte takim specjalnym programem wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi. My czasami, mówię, te choroby są bardzo różne, nie każdy ciężko choruje, dlatego tą opiekę trzeba po prostu bardzo różnicować i dlatego to powinien być specjalista, który się na tym zna i dopasowuje do danego pacjenta. Ale mamy sytuację, gdzie na przykład dzwoni ktoś i mówi, a jeszcze połowa to są samoistne mutacje, to nie zawsze dziedziczone. I czasami ktoś dzwoni najczęściej mama i mówi, że moje dziecko, ale skąd się to wzięło, u mnie w rodzinie nie było takich chorób, tylko babcia zmarła i mama na raka piersi. Ja już w tym momencie czuję, chociaż nie jestem diagnostą, odżegnuję się od kwestii klinicznych, że prawdopodobnie w tej rodzinie jednak występuje tutaj dziedziczenie rodzinne i być może jeszcze są inne dzieci czy dorośli, którzy nawet mogą nie wiedzieć, że mają neurofibromatozę, że rozwija im się złośliwy nowotwór albo duży nowotwór, albo coś tam się dzieje. Także ja się tutaj kieruję do pani minister, bo tak jak mówię, poszło nam dobrze, wad w tej opiece pediatrycznej nie mamy. Czekamy, aż się troszeczkę poluzują te kolejki. Teraz jak doszły te nowe dwa ośrodki, to więcej naprawdę nie chcemy.
Natomiast chcemy mieć dla dorosłych te dwa. Mamy lekarzy, chcemy mieć jeszcze ten jeden dla NF2, bo to jest specyficzny, zupełnie inny problem, trochę zdrowotny i dotyczy na ogół dorosłych właśnie, a nie dzieci. Więc to i ogarnąć, za przeproszeniem, raka piersi u kobiet. Ja już się nie czepiam żadnego ministerstwa. Nic więcej nie chcę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Staszek. Ja tutaj krótki komentarz. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest jedna z jednostek chorobowych. Jedna z jednostek chorobowych. My mówimy o wsparciu dla całości, rozwiązaniach systemowych, czyli bez dokumentu pod tytułem plan dla chorób rzadkich nie zrobimy nic. I tutaj to, co Dorota mówiła, ona mówiła cały czas o jednym z elementów, ale jednym z elementów wsparcia tych chorych. Mówiła o pomocy medycznej. Gdzie jeszcze następne elementy, o którym tylko usłyszałem drobny element, że problem na przykład w szkole dotyczący nauki i tak dalej. No, na ten temat nie będziemy mówili, ponieważ to jest tych problemów całe mnóstwo. Złożone, a my chcemy, ja chcę pokazać jedną rzecz, że te rozwiązania systemowe, które są opisane w tym planie, one mówią o systemowej pomocy dla wszystkich poprzez budowę tych centrów eksperckich. To, co Dorota mówiła, to jest ścieżka leczenia jednej jednostki chorobowej. Wyłącznie. Tych jednostek chorobowych mamy między 8 a 10 tysięcy. Oczywiście to będzie krok po kroku będzie opracowane, ale żeby to zacząć robić, to muszą być wykonane te działania podstawowe pod tytułem właśnie powołanie centrów eksperckich, tych ekspertów i tak dalej, żeby można było zacząć realizować te działania, które, jak wspomniałem, te prace, które prowadzili ci eksperci, przygotowali, trzeba to po prostu wdrażać. Tak, tak, bo to jeszcze jedno pytanie do siebie, Dorota, tak naprawdę, które odnosi się też do tego, co powiedział prezes Maćkowiak. No tutaj pięknie wszystko działa, ale mówimy tylko o NF-ie. I ty dużo mówisz o nierównościach w zdrowiu, tak? W onkologii jest to szczególnie istotne. A jak to się przekłada na choroby rzadkie? No bo w NF-ie mamy pięknie, ale już tylko w pediatrii, a już dla osób dorosłych tak. Już to tak nie wygląda. Ja tylko nawiążę do tego, co powiedział Staś, bo nie wytrzymam. Ja bardzo nie lubię, jeżeli się umniejsza czyjeś, nie wiem, jakieś osiągnięcia, tylko dlatego, jeżeli się mówi, że to tylko jedna jednostka chorobowa. Tak de facto to nie tylko jedna, ale kilkanaście. I to jest ogromny sukces w sytuacji, w której nie było nic, a teraz jest opieka. I dla mnie to jest sukces, nie czekając na plan. Ja się zgadzam z tym, absolutnie, że to dotyczy tylko opieki klinicznej, że tutaj nie ma elementów ani edukacyjnych i z tym mamy problemy. Nie ma tutaj elementów społecznych. Jest problem z orzecznictwem, chociaż nie każdy pacjent też powinien mieć orzeczenie, który ma NF, bo to zależy. Więc, ale nie zgodzę się na umniejszanie tylko dlatego, że to się mówi, że to tylko jednostka chorobowa. To jest grupa kilkadziesiąt tysięcy pacjentów, jeżeli się pozbiera te różne jednostki zgrupowane pod nazwą neurofibromatozy i razopatie. I na tym chciałabym ten temat zakończyć. I teraz nierówności w zdrowiu? Oczywiście, że tak. One dotyczą bardzo, dlatego że bardzo dużo, i tutaj będzie ten temat, zależy od miejsca zamieszkania pacjenta. I ośrodka, w którym jest lekarz. Ja mieszkam w Warszawie, a ja przez wiele lat jeździłam z dzieckiem do Bydgoszczy, bo tam byli specjaliści, którzy się pochylili nad pacjentem. To pani minister mówiła dzisiaj tak, też już trochę I mi jest dobrze, tak? I mi było w miarę dobrze, bo tak, miałam do dyspozycji auto, to jest tylko 280 kilometrów. Droga jaka była, nie była, ale była. Natomiast dramat mają ci, którzy mieszkają gdzieś tam w innych miejscach i nie mają czym dojechać. Dlatego byłam szczęśliwa, że doszło do nas jeszcze te dwa ośrodki, Olsztyn i Kraków, żeby pacjenci z południa Polski mogli dojechać do Krakowa i w miarę ze wszystkich stron mogą, bo to jest duże miasto centralne tam powiedzmy na południu. I również bardzo się ucieszyłam, że warmińsko-mazurskie, że jest Olsztyn, bo również z tych różnych mniejszych miejscowości pacjenci mają jak dojechać. I tu jest
przykład nierówności w zdrowiu, dlatego że ja czasami miałam odpowiedzi od naszych, powiedzmy, rodziców, dzieci z NF-ami, że ja nie mogę jechać do ośrodka, ja nie mogę jechać tak często, właśnie wtedy, kiedy sobie sami tam tą odyseję tworzyli, bo po pierwsze finanse, po drugie nie mam czym. Mi się do tej pory zdarza osoby gorzej sytuowane nocować u siebie w mieszkaniu. Oni są szczęśliwi, kiedy mogą przyjechać, w ogóle się cieszą, że jest ośrodek, że mają lekarza. To jest coś niesamowitego, tak? To jest wielkie szczęście. O Jezu, jak dobrze, że my mamy chociaż lekarza, który się na tym zna i tak dalej. Ale wiele osób nie stać na to, żeby dojechać i mi jest bardzo łatwo, bo moje dziecko to już jest bardzo dorosłe, tak? I samo się sobą zajmuje. Ale mieszkając w Warszawie nie ma żadnego problemu pójść do jednej, drugiej, trzeciej kliniki. Gorzej jest, jeżeli ktoś mieszka, jeżeli ma ten ośrodek oddalony. Ja mówię, ja jeździłam do Bydgoszczy, dziecko moje było operowane w Katowicach, tak? Ale to, te podróże to było nic w porównaniu z tymi, którzy mieszkają pod Szczecinem, gdzie nie ma nic dla NF-u, którzy mieszkali właśnie na południu Polski, którzy musieli się 3 razy przesiadać, żeby trafić, wsiąść do pociągu jadącego do Warszawy. No przecież to są właśnie dramaty i to są nierówności w zdrowiu. Nierówności dotyczą również kwestii społecznych, bo ja mam rodzinę z NF-ami ze Słupska. Dziecko ma niedowidzenie duże właśnie z powodu choroby i niestety, ale tam nie ma żadnego wsparcia dla dzieci niedowidzących. Tak? A ponieważ te książki są jakieś ogromne, takie ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że to takie duże jest, to szkoła odmówiła mamie, żeby podręczniki mogły być przechowywane w szkole, tak, żeby ten dzieciak nie dźwigał, bo jednocześnie ma ogromną wadę kręgosłupa też związaną z chorobą. Więc tutaj mamy kwestię niepełnosprawności i różnych braku właściwie jakiejkolwiek pomocy i braku zrozumienia. Oczywiście, że są nierówności w zdrowiu ogromne. I mi się wydaje, że w ogóle rzadkie choroby same w sobie udowadniają poziom nierówności w zdrowiu. Dlatego, że jeżeli wszystkie inne te choroby cywilizacyjne, których jest więcej, jakaś opieka jest i pacjent generalnie wie, okej, no tutaj jak mam powiedzmy chłoniaka, czy mam taką czy inną chorobę, to wiem, żeby pójść do onkologa albo żeby pójść do hematonkologa, do ortopedy, tak? Może się zastanawiać, czy ośrodek ma trochę bliżej, czy trochę dalej, ale wie, do kogo pójść. Natomiast co ma zrobić pacjent z rzadką chorobą, który ma jakąś dziwną nazwę? Właściwie kto się tym zajmuje? To już nie chodzi o to gdzie, tylko nawet jaki specjalista. To jest pierwsza rzecz. O Matko Boska, co to za choroba? I w ogóle kto, gdzie ja mam pójść, jaka to jest specjalizacja medyczna, tak? Gdzie mam szukać? Takich pytań my, którzy pracujemy w tych organizacjach pozarządowych, dostajemy bardzo dużo. One są czasami zupełnie niezwiązane z tymi naszymi jednostkami chorobowymi, ale się szuka i szuka i szuka. Już kończę. Także tak. Przepraszam, bo tutaj jeszcze doktor Libura się zgłasza, tylko że ja tutaj nie chciałbym też trzymać pani profesor Karinę Janculżyk, ponieważ cały czas jest z nami. Ja wiem, że nie ma jej przy stole, ale jest, uczestniczy. I mam tutaj 2 pytania do pani profesor i chciałbym pozostać po prostu przy tych deficytach i niezaspokojonych potrzebach i białych plamach. I mam do pani profesor w związku z tym pytanie, że wielokrotnie w mediach zwracała pani uwagę na niezaspokojone potrzeby pacjentów. Które grupy pacjentów doświadczają obecnie tych białych plam w dostępie do skutecznego i bezpiecznego leczenia? No to dziękuję bardzo za możliwość tutaj zabrania głosu. Cieszę się bardzo, że jest pani profesor Denko, ponieważ od lat jakby mogę powiedzieć, że pracujemy przy bardzo zbliżonych tematycznie jednostkach chorobowych. I tutaj to spojrzenie kliniczne, oprócz właśnie spojrzenia systemowego, no wydaje się być też takie kluczowe w podejściu do pacjentów i to połączenie tych dwóch aspektów jest w mojej ocenie dla tworzenia takiego dokumentu czy takiego planu dla chorób rzadkich jest no tutaj kluczowe. Ja zajmuję się osobami dorosłymi, wielokrotnie już tutaj dzisiaj temat stanął. Też muszę się ograniczyć może do tych chorób, którymi się zajmuję na co dzień. To są pacjenci z chorobami rzadkimi, a należą tutaj zespoły autozapalne, obrzęk naczyniorówkowy i
pierwotne niedobory odporności, czy w tej chwili pierwotne, czy błędy odporności, to tak jakby nowa nazwa. I ci pacjenci są leczeni w programach lekowych. W programach lekowych, co uważam jest dość dobrym rozwiązaniem systemowym dla tych pacjentów, zważywszy, że nie mamy ciągle tych ośrodków, na którym by nam bardzo zależało, więc jakby koncentrujemy się w opiece nad tymi pacjentami, właśnie prowadząc ich w tych tak zwanych programach lekowych. I uważam, że dla wielu z tych chorych udało się wiele rzeczy, tak jak tutaj pani mówiła o NF-ie, tak najogólniej rzecz biorąc, to dla tych grup chorych też udało się wiele uzyskać. My też mamy dosyć dobrze, to warto podkreślić, rozwiązany ten transition care, bo akurat tak się złożyło, że współpracowaliśmy z Centrum Zdrowia Dziecka w aspekcie wprowadzania programu lekowego dla dorosłych z niedoborami odporności i później z zespołami autozapalnymi. To również funkcjonuje pod tym zespołem koordynacyjnym, również dzisiaj przez Państwa wspomnianym, prowadzonym przez pana profesora Walczaka. Taka jest sekcja zespołów autozapalnych i obrzęku naczyniorachowego, która jest jakby fragmentem tego zespołu. I uważam, że to też jest rozwiązanie dosyć korzystne. Natomiast oczywiście jest parę istotnych aspektów, nad którymi warto popracować w kontekście programów lekowych dla tych pacjentów, a być może, że będą to pacjenci, którzy znajdą się właśnie w tych centrach referencyjnych, co byłoby z dużą korzyścią na pewno również dla nich. No i tutaj to, co mnie się nasuwa również po rozmowach z moimi asystentami, którzy bezpośrednio się zajmują tymi pacjentami, no to mamy kilka rzeczy, które chcielibyśmy jakby tutaj rozwiązać. Wspomniany była sprawa tego badania genetycznego. Ja wiem, że ono nie jest jedyne, ale jest to jedno z najdroższych badań, które należy zastosować na przykład w chorobach autozapalnych i to się odbywa jakby poza programem lekowym, czyli pacjent musi już przyjść z gotowym badaniem genetycznym. Jednocześnie, jeżeli jest to badanie pozytywne, to natychmiast musimy również badać rodziny. Bardzo często jest tak, że chory z zespołem autozapalnym dziecko się leczy w Centrum Zdrowia Dziecka, a pacjent dorosły w naszej klinice. Jednocześnie obserwujemy bardzo duże problemy z interpretacją tych badań genetycznych. To jest jakby tutaj też rzecz, która moim zdaniem jest też kluczowa dla tych przyszłych rozwiązań. To, co w programach lekowych jest dobre, to jest to, że pacjenci mają bezpłatnie leczenie, bardzo drogie leczenie. Natomiast to, co jest niedobre, na co też myślę trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że jakby obsługa czy opieka nad pacjentem jest bardzo słabo wyceniona i nie promuje się na przykład wydawania leków do domu. My to stosujemy, bo w tej chwili można wydawać leki do domu i leczyć pacjentów ambulatoryjnie. Niemniej jednak wycena tego jest tak niska, że praktycznie nawet dyrektorzy się opierają, bo to wiemy również z innych ośrodków, żeby jednak prowadzić w ramach leczenia szpitalnego, które jest nieco wyżej wycenione. Czyli gdyby myśleć o tym odwróceniu tej piramidy zdrowotnej, że idziemy w kierunku opieki ambulatoryjnej, wydawania domowego, przyjęcia raz na 3 miesiące, ale tam również edukacja powinna być oddzielnie wyceniona w programie, bo jeżeli pacjent sobie podaje immunoglobuliny w domu, musi mieć te wszystkie wizyty edukacyjne,
trzy, cztery, czasami więcej, tak? A one są zupełnie jakby nieobjęte tym programem. No i to jest jakby nasza propozycja, żeby może były jakieś stawki ryczałtowe. No jakby wycena powinna być zmieniona. W programach lekowych nie jest rozwiązany zbyt dobrze problem kobiet w ciąży. I to też bym chciała z panią minister może kiedyś przedyskutować, gdyby była taka okazja, jak można by było to trochę inaczej rozwiązać, bo one są praktycznie zawieszane, te pacjentki, czyli pozostają w programie leczenia z różnych względów nie otrzymują. I teraz oczywiście zawsze pan minister Miłkowski, jak rozmawiamy o programach lekowych, zawsze istotną kwestią jest kwestia populacji w tych programach. Ja jakby oczywiście tutaj to rozumiem, że im większa populacja, tym obciążenie dla systemu jest większe, ale są jednak takie sytuacje, kiedy no, tą populację musimy powiększać, poszerzać z różnych względów. Chociażby dlatego, że jeżeli na początku, tak jak to było w przypadku obrzęku naczyniorówkowego, wprowadzaliśmy na dosyć ograniczonych zapisach to leczenie, ale ono się okazało no, niezwykle skuteczne. To jest najbardziej taki, bym powiedziała, spektakularny program, który widziałam, gdzie stosujemy prewencję obrzęku naczyniorówkowego przeciw ciałem monoklonalnym. Pacjenci absolutnie praktycznie tych obrzęków nie mają. Ten efekt jest bardzo, bardzo dobry. Natomiast ograniczeniem tego programu jest ta lokalizacja, że one są tylko ograniczone do pewnych miejsc. Wydawało się nam na początku, że to będzie ta największa jakby ciężkość tej choroby, no ale potem w praktyce widać, że im więcej obserwujemy tych pacjentów, to już ta interpretacja nie jest taka jednoznaczna, bo my na przykład nie wiemy, czy kolejny obrzęk to nie będzie obrzęk krtani i pacjent dozna no, bardzo ciężkiej reakcji obrzękowej do zgonu włącznie. Tego też nie umiemy w pewnym sensie przewidzieć. I o ile właśnie mamy bardzo dobrze rozwiązane też leczenie doraźne, bardzo dobrze tą profilaktykę, to jednak jakby trzeba patrzeć troszeczkę w przyszłość. I na samo zakończenie, już mówiąc o chorobach już tak bardziej klinicznie, o chorobach tych rzadkich, to myślę, że te grupy docelowe, warto by było, żeby one były bardziej o wiedzę ekspercką oparte niż o badania kliniczne, ponieważ jest mało tych chorych w tych poszczególnych chorobach i te badania kliniczne są po pierwsze długo trwają, są bardzo obciążone finansowo i opóźniają też, opóźniają wprowadzanie tego leczenia do tych programów lekowych. Więc tutaj bardziej w takiego, bym powiedziała, większej elastyczności. Chyba o tym też jakby powinniśmy rozmawiać. No i na to dziękuję, bo temat jest oczywiście rzeka. Można by było długo i szeroko o tym mówić, ale warto pewne rzeczy przemyśleć w najbliższym czasie, tak myślę. Dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Przepraszam Marysiu, że tobie nie udzieliłem głosu. Bardzo proszę teraz. Nie, tutaj myślę, że pani profesor miała absolutne pierwszeństwo. Chciałam się odnieść do kwestii, która jest, to wydaje mi się, też wymaga właśnie mocnej współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a czyli kwestii orzecznictwa. Orzecznictwo jest tylko właśnie zasygnalizowane, prawda, w tym pierwszym dokumencie, a są rzeczy, które można zrobić dosyć szybko i łatwo i jest do tego też chęć po stronie Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, żeby rozwiązać kwestie przynajmniej w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Mamy różne choroby genetyczne, tutaj mówimy o pewnym wycinku, prawda? Mówimy o chorobach genetycznych, których większość jest chorobami rzadkimi i w szczególności o tych, które mają jakby niezmienny przebieg kliniczny, bo są takie, w których ten przebieg kliniczny jest bardzo zróżnicowany, ale są takie, w których de facto możemy przewidzieć, kiedy i jaka pojawi się niepełnosprawność, bo ona jest po prostu wpisana w ten obraz kliniczny. I w chwili obecnej
Praktyka orzecznicza jest taka, że orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności są wydawane na minimalny okres, tak? Te, które wskazuje ustawa. Nie ma żadnego powodu, żeby w ten sposób postępowały zespoły orzecznicze. Czyli dzięki takiemu narzędziu, miało powstać takie narzędzie jeszcze za czasów pana ministra Wdówika i teraz mam nadzieję, że pan minister Krasoń obiecał, że to podejmie i że to zostanie wdrożone. Czyli powstało narzędzie, które będzie wspomagało lekarzy orzeczników, pokazując im, jeżeli mam do czynienia z taką jednostką chorobową, to nie należy się spodziewać poprawy stanu zdrowia, przynajmniej tyle. Natomiast w przypadku chorób, które mają przebieg zmienny i nadal te zespoły nie mają bladego pojęcia, co orzec, tym bardziej, że mamy do czynienia z niepełnosprawnościami ukrytymi bardzo często, takimi niewidocznymi, to konieczne jest odnotowanie w dokumentacji, to jest propozycja samego Biura Rzecznika, Biura Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych, żeby lekarz orzecznik musiał odnotować, że się nie zgadza z dokumentacją medyczną i dlaczego, prawda? Bo znaczy, innymi słowy, żeby ta dokumentacja medyczna dotycząca chorób rzadkich była brana poważnie w orzekaniu o niepełnosprawności. I taką kolejną rzeczą, to jest moim zdaniem do zrobienia, wymaga współpracy, wymaga też odpowiedniego ustawienia tej platformy, bo tam ona mogłaby też zawrzeć w sobie to narzędzie. Więc tutaj bardzo znowu apeluję o jakieś tutaj zadzierżgnięcie pomiędzy tymi ministerstwami, ale tutaj tylko zasygnalizuję, że mamy szerszy problem, bo na przykład mamy ustawę o świadczeniu wspierającym, która w ogóle eliminuje kwestię dokumentacji medycznej z oceny funkcjonalnej, co prowadzi do różnych kuriozalnych sytuacji, w zależności od tego, jak dany pacjent będzie wyglądał w momencie, kiedy stawi się przez komisją, w której w ogóle nie ma lekarza, to może być uznany za osobę całkowicie zdrową, dlatego to są sytuacje absurdalne. Tych orzeczeń jeszcze na razie jest niewiele, większość dotyczy osób starszych, ale już widać rysujące się właśnie problemy w związku z bardzo złym i błędnym rozumieniem demedykalizacji, tak? Czyli bo my nie chcemy się patrzeć, niepełnosprawność to nie choroba, ale niektóre choroby wiążą się nieuchronnie z niepełnosprawnością. A po drugie, my nie jesteśmy w stanie ocenić nawet trwałości na przykład jakiegoś uszczerbku na sprawności, nie rozumiejąc diagnozy medycznej. Można tu popełniać ogromne błędy. Tymczasem pojawia się taki trend, który wydaje mi się, że tutaj w ogóle klinicyści powinni tutaj zewrzeć szeregi, żeby jednak ta dokumentacja medyczna i wiedza medyczna miała właściwe miejsce w całym systemie orzecznictwa. ICF, który chcemy wprowadzić, też jest modelem biopsychospołecznym. I czasami to bio znika z rozważań, tak jak zniknęło w przypadku ustawy o świadczeniu wspierającym i myślę, że ta współpraca jest też potrzebna właśnie na tym gruncie, bo największymi ofiarami będą pacjenci z niepełnosprawnościami niewidocznymi i niepełnosprawnościami rzadkimi, które towarzyszą chorobom rzadkim. Dziękuję. Dziękuję. Miałem przygotowane do ciebie takie właśnie pytania, słuchaj, na które odpowiedziałaś. Więc tak, od razu od prezes jeszcze Maćkowiak, tak? Szanowni Państwo, jeśli chodzi o niepełnosprawności, to jest temat rzeka i w ogóle to, jeszcze szczególnie w chorobach rzadkich, to jest w ogóle koszmar to, co się dzieje. Jest parę rzeczy takich, które można by było ten stan poprawić, a mianowicie, żeby po prostu ci przewodniczący zespołów orzekających stosowali się do obowiązującego prawa. Oni się nie stosują. Parę rzeczy jest takich, jak zapis w rozporządzeniu mówi o tym, że ten przewodniczący ma zwracać uwagę na dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarza prowadzącego. Oni w ogóle nie zwracają na to uwagi. To nasze propozycje, takie jakie były, żeby wyeliminować ten element braku wiedzy takiego przewodniczącego zespołu orzekającego, który orzeka nie w takim jednostce chorobowej, które ma jakokolwiek pojęcie, to chodziło o to, żeby był obligo, jeśli nie jest specjalistą, skonsultować taką ze specjalistą, który się zna na tym. Nie udało nam się tego zrobić. A już kuriozum to było to wystąpienie
dyrektora departamentu, który zajmuje się orzeczeniami na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich, który mówił, że niepełnosprawność będą, orzeczenie o niepełnosprawności będzie orzekane na podstawie funkcjonalności danego pacjenta, a nie na temat stanu zdrowia. Czyli w tym przypadku by było tak, że jakiekolwiek wsparcie będzie wtedy, kiedy ta osoba przejdzie na sposób niefunkcjonalny, czyli będzie promowane, żeby ci ludzie byli w gorszym stanie niż w stanie lepszym. To jest paranoja, no ale no cóż. Szkoda, że nie ma dzisiaj ministra Krasonia z nami. Miał tak, być. To ciekawsza dyskusja. Tak, tutaj bardzo, bardzo brak. To są właśnie te rozwiązania systemowe, które muszą być znaleźć się w planie dla chorób rzadkich. No i bez tego nie... Koniecznie. Tak, ale ja jeszcze raz podkreślę, że diagnoza funkcjonalna nie oznacza... Z definicji nie oznacza pominięcia aspektu medycznego. Natomiast jest to bardzo dziwna interpretacja, która u nas się pojawiła jako pewne takie lokalne kuriozum. I właśnie ta nieszczęsna ustawa o świadczeniu wspierającym jest takim wykwitem tego myślenia, jeżeli wolno mi użyć takiego sformułowania, które po prostu trzeba skorygować. Tak? Znaczy, my wszyscy rozumiemy, tak, funkcja to nie jest to samo, co choroba. Nie ale wszyscy. Natomiast nie można, że jeżeli zlikwidujemy wiedzę o przyczynach, tak wymarzymy dokumentację medyczną, no to nie będziemy wiedzieć, czy ten pacjent ma szansę na odzyskanie zdrowia, czy nie, prawda? No, przeszkolony urzędnik nie ma rentgena w oczach, tak? ani innych możliwości szybkiej weryfikacji tego, co na przykład wypełnił wnioskujący w ankiecie samooceny funkcjonalnej, nie mówiąc o tym, jak to bardzo źle wpływa na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są w stanie tej ankiety doświadczenia wspierającego same wypełnić i to można byłoby mnożyć. Więc potrzebujemy jakiegoś mądrego sojuszu pomiędzy ministerstwami. Odpowiem, ale jeszcze może pytam pan. Tak, tak. Pan czeka, dobrze pani minister. I mamy... Dobrze. Tak. Zwierzę pani może wszystko tutaj naszą dzisiejszą wypowiedź. Może nie wszystko, ale tak, najważniejsze wątki. Dobrze, panie prezesie, reprezentuje pan rodziców dzieci zmagających się z hemofilią, wymagających intensywnej opieki. Jakie wyzwania uznajecie za najbardziej palące? Czy organizacja oraz standard opieki nad chorymi jest odpowiedni? Szanowni państwo, pacjenci pediatryczni od 2008 roku objęci są programem lekowym B15 i to bardzo dobrze, ponieważ te dzieci są w miarę w stanie normalnie funkcjonować i żyć w społeczeństwie, nie mają tych krwawień. Natomiast problemem jest to, że ten program istnieje od 16 lat i od 16 lat nie ma żadnych zmian w tym programie. A w medycynie zmiany są ogromne, szczególnie w przypadku leczenia hemofilii. Pojawiły się nowe metody leczenia, są środki długodziałające, terapie podskórne, terapia genowa. A przez to, jak skonstruowany jest przetarg, który jest ogłaszany co 2 lata, żaden lek nie ma szansy, żaden nowy lek nie ma szansy wygrać tego przetargu, być dostępny dla naszych dzieci. W tym momencie stosowane są już tak zwane czynniki krzepnięcia o krótkim działaniu. Proszę sobie wyobrazić, ja sam prywatnie jestem właśnie tatą takiego 6-letniego chłopca, więc znam to również z autopsji. Te dzieci co 2 dni muszą mieć dożylnie podawany czynnik krzepnięcia. Wśród dzieci, jeszcze u dorosłych może to jest łatwiejsze, u dzieci takiego rocznego, 2-letniego dziecka te żyłki są cieniutkie, pękają podczas podawania, te rączki są pulchne. To nie jest naprawdę łatwe podanie 2-letniemu dziecku dożylnie co 2 dni, a czasami nawet częściej niestety, czynnika krzepnięcia, aby to dziecko było zabezpieczone. O co walczymy? Tak naprawdę wystarczyłoby tak skonstruować postępowanie przetargowe, aby nie był liczony koszt jednostki, tylko koszt terapii. Wiadomo, że jeśli użyjemy czynnik długodziałający, to ten czynnik jednostkowo może być troszkę droższy. Natomiast ten czynnik podajemy rzadziej. Terapia dzięki temu terapia może być tańsza, porównywalna, a jeszcze w ogóle mamy aspekt jakości życia pacjenta. Dodatkowo proszę sobie wyobrazić, że obecnie połowa dzieci w Polsce, które ma hemofilię typu A w postaci ciężkiej, ma za
założone tak zwane waskoporty. Jest to dostęp centralny do żyły głównej obwodowej, ponieważ no niestety te dzieci nie ma możliwości podawania im dożylnie takiego czynnika tak często. Te żyły pękają, już nawet lekarze rozkładają ręce, w POZ-ach ci rodzice są odsyłani do szpitala, ponieważ pielęgniarki również nie chcą podawać tego czynnika tym dzieciakom. Nasz syn miał taki przypadek i również ma założony ten port. Natomiast porty to nie jest rozwiązanie. Porty to są dedykowane do terapii onkologicznych. To nie jest dedykowane do terapii hematologicznej w przypadku hemofilii, natomiast już po prostu nie ma innego wyjścia w tym wypadku. A porty to jest też obarczone są bardzo dużym ryzykiem. Porty u nas, w przypadku naszego syna, każda temperatura powyżej 37 stopni, to już jest czerwona lampka. Boże, może zakażenie portu. Trzeba jechać do szpitala. To się wiąże z kilkutygodniowym pobytem w szpitalu. Przecież to też są dla płatnika koszty. To nie jest, że za darmo to dziecko w tym szpitalu jest. Te wszystkie koszty około związane z tą hemofilią, z tym, że nie możemy mieć nowoczesnych terapii, są horrendalne. Założenie portu, wyjęcie portu to jest narkoza, to jest bardzo duży, konieczność podania bardzo dużej ilości tego czynnika krzepnięcia. I te dzieciaki są naprawdę narażone na bardzo duże ryzyka z tym związane. A mamy naprawdę bardzo duże i świetne możliwości leczenia w tym momencie, które nie są droższe paradoksalnie, są porównywalne kosztowo, są bardzo nowoczesne. Są terapie podskórne, które również, kiedy jest zły dostęp dożylny, kiedy są choroby współistniejące, to wystarczyłoby wyodrębnić grupę pacjentów, którzy mogliby skorzystać z tego typu leczenia. I my dajemy takie propozycje. Dokładnie tak. I są rozwiązania, tylko po prostu no, teraz niestety znowu na 2 lata jesteśmy, no, można powiedzieć, w postępowaniu przetargowym przez to, że nic nie zostało zmienione, mimo innych zapewnień, no to znowu są te czynniki krótko działające. Wczoraj profesor, konsultant krajowy, pan profesor Jan Styczyński zaproponował po raz kolejny, ponieważ w zeszłym roku już zrobił to również, zmiany do programu lekowego. Właśnie w te zmiany chodzi o to, wystarczyłoby wyodrębnić grupę pacjentów, czyli mamy dziecko 2-letnie, które ma słaby dostęp dożylny. Nie jest w stanie przyjmować co 2 dni czynnika krótko działającego. Wyodrębniamy taką grupę pacjentów, gdzie to lekarz decyduje, czy dziecko się nadaje, czy nie. I w tym momencie jest wyodrębniona grupa pacjentów, gdzie tylko mogą być czynniki długo działające albo podskórne. Proszę sobie wyobrazić jeszcze jedną rzecz. Tutaj lekarz, który prowadzi danego pacjenta, nie ma żadnej możliwości w tym momencie zindywidualizowania terapii, ponieważ ma jeden lek. On może zrobić tylko tyle, że na masę ciała dać więcej jednostek albo częstsze podania, ale to nie rozwiązuje sytuacji. To jest żadna indywidualizacja. Indywidualizacja jest wtedy, kiedy na podstawie badań farmakokinetycznych lekarz ma dostępny lek A, B, C i może rzeczywiście realnie dopasować dany lek do danego pacjenta, który z jego analizy tego danego przypadku, ten pacjent, najlepiej temu pacjentowi pomoże znieść tą chorobę, bo każde dziecko, każdy dorosły, każdy człowiek, który ma hemofilię, przechodzi tą hemofilię inaczej. Ten okres półtrwania, czyli utrzymywania się tego czynnika we krwi pacjenta jest inny. U jednego dziecka będzie to dzień, u innego 3 dni. Więc dlatego potrzebna jest indywidualizacja, żeby do każdego dziecka podejść do danego przypadku indywidualnie. Lekarz w tym momencie nie ma takiej możliwości. Tak, bo my tak patrzymy się tutaj porozumiewczo z panem prezesem Maćkowiakiem, bo w sumie my nie widzimy problemu. No jeżeli to jest, rozumiem, problem techniczny. No jest pani minister z nami. Spotkać z panią minister. Ja powiem, oczywiście. Problem nie jest tylko czysto techniczny, dlatego że te preparaty podskórne są znacznie droższe niż preparaty dożylne, ale oczywiście ma pan rację, że jak uwzględnimy jakieś dodatkowe koszty, a zwłaszcza możliwość rozwoju sepsy, prawda, u dziecka, które ma założone wkucie centralne, no to te koszty można troszeczkę na nie inaczej spojrzeć, prawda? Ale mam dobrą wiadomość, że wznowiliśmy, ministerstwo, minister Miłkowski wznowił rozmowy na ten temat z firmą, no i będziemy negocjować te ceny. Także mam nadzieję, że się coś uda. Ja po prostu, wie pan, no jakby rozumiem sytuację tych dzieciaków, prawda? Tych kłutych do żyły co drugi dzień, prawda? Tych wzrostów w tych żyłach i tego cierpienia, więc generalnie na pewno będę mocno dopingować, żeby to się udało jak najszybciej. Tutaj mamy też taki przykład, to pani profesor Karina tam już się nam odwróciła, ale pani profesor udało się też
Tak, tak, widzę, jest i słucha nas. Wprowadzić, przestawić naszych pacjentów ze SCID-ami, z ciężkimi niedoborami odporności na terapię, z niedoborami odporności przeciwciał, przepraszam, na terapię podskórną, prawda? I to bardzo jest ogromny postęp ze względu też na jakość życia tych pacjentów. I tutaj byśmy dążyli do tego samego, prawda? Żeby też taki pacjent mógł sobie sam aplikować, znaczy no rodzice w tym przypadku, ale generalnie zmienia to zupełnie jakość życia, więc tak jak w przypadku pacjentów z niedoborami odporności, prawda, gdzie te immunoglobuliny idą już pod skórę, tak i tutaj te czynniki krzepnięcia jak najbardziej też są białkami, prawda, też mogą. I to jeśli ja jeszcze mógłbym odpowiedzieć, to właśnie pani minister, ja całkowicie zgadzam się, że faktem jest, że te czynniki podskórne są o wiele droższe. Tak, to było bariera. Ja prawda? Uważam, że możemy małymi kroczkami iść do przodu, to znaczy, bo proszę mi wierzyć, czynniki długodziałające już nie są tak drogie. Te czynniki, ta terapia, jeśli weźmiemy to, co powiedziałem, pod uwagę koszt jednostki, koszt terapii, to są porównywalne koszty. I w tym momencie, a proszę mi wierzyć, ja jako już osoba zajmująca się tym i mająca w domu takie dziecko, jeśli ja miałbym do wyboru założenie portu mojemu synowi, albo przez czynnik krótko działający, który muszę podać co dwa dni, ale gdybym miał czynnik dostępny długo działający, który jest na liście refundacyjnej, tylko przez to skonstruowanie postępowania przetargowego nie ma szans, żeby one wygrały, to ja bym był skłonny zgodzić się na to, że co 4-5 dni ja podaję synowi dożylnie ten czynnik, bo to byłoby dla mnie mniejsze ryzyko, pani minister, niż obawianie się o zakażenie portu i związane z tym stresy. Ja pana bardzo dobrze rozumiem, jako lekarz, bardzo dobrze że pana rozumiem i jak najbardziej popieram. Także ja będę robić wszystko, żeby to nie jest w mojej gestii, prawda? Nie mogę panu obiecać. Oczywiście. I nawet też nie w gestii ministra Miłkowskiego, bo tam dotyczą wiele różnych czynników, tak, jest, prawda? To prawda? I to nie jest takie proste, jakbyśmy chcieli, ale naprawdę to, ja uważam, że to jest priorytet, że to bardzo, bardzo jest ważne. I tak jak tutaj pani Dorota też mówiła, że tu jest jakaś grupa chorych, prawda, i że oni, to nie jest tak, że oni są częścią jakiegoś, no są częścią ogromnego systemu, ale należy tracić z oczu pojedynczego człowieka z pojedynczą chorobą, prawda, tego nie możemy robić. Ja powiem państwu, przeżyłam troszkę szok, jak poszłam do Ministerstwa Zdrowia, bo jako lekarz, ja byłam przyzwyczajona do tego kontaktu z pacjentem i byłam ja jedna i pacjent jeden, prawda, i byliśmy, tutaj miałam człowieka przed sobą, a teraz nagle w tym ministerstwie gdzieś ten człowiek mi znika, prawda? I ja nie chcę, żeby on mi znikał. Nie chcę. Oczywiście te systemowe rozwiązania mają służyć temu pojedynczemu człowiekowi, ale mimo wszystko ja nie chcę, żeby mi ten człowiek zniknął, prawda? Bo to jednak przecież robimy to wszystko dla ludzi, prawda? Dla konkretnego człowieka i żeby ten człowiek po prostu nadal był ważny, a nie zepchnięty gdzieś tam, bo system, prawda? System oczywiście jest... System jest bardzo zardzewiały i wszystko zgrzypi i trzeszczy w tym systemie. I nie tak łatwo go uzdrowić. Pewno nie proste. Ale trzeba mimo wszystko próbować iść takimi małymi kroczkami, chociaż mały kroczek, chociażby dziecko nie cierpiało, które ma hemofilię, prawda? Więc tutaj też od tego dołu ja chciałabym nie zapomnieć o tym dole i o tych rozwiązaniach właśnie takich jednostkowych, gdzie państwo coś wprowadziliście i co działa, prawda? To można przenieść to potem na większą skalę, tak? Tak? Proszę. Jeszcze tylko jedną rzecz na koniec chciałam powiedzieć. Też inną. O to, co już pani doktor poruszyła i tutaj wyszła. Chodzi o to współpracę z ministerstwem zajmującym się opieką społeczną i ministrem Kresoniem. Ja jestem w dobrych relacjach z panem ministrem. Znamy się osobiście od dawna i lubimy. I wiem, że on też bardzo wiele działa na tym polu i na pewno będziemy działać, żeby to jakoś wspólnie te problemy rozwiązywać. Kiedyś było Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. I to się bardzo źle stało, że te dwa ministerstwa zostały rozdzielone. Ja po prostu gdzieś tam głęboko mieliśmy taki postulat, żeby to na nowo połączyć. No, ale przynajmniej, żeby zbudować most, prawda? Więc tutaj też ja to widzę, prawda? I postrzegam, jeżeli to będzie możliwe, chociaż z ministrem Krasoniem, który notabene nie zdradzę tu tajemnicy lekarskiej, cierpi na chorobę rzadką,
prawda? I generalnie dlatego tak dobrze rozumie te problemy i tych i chorych, i osób z niepełnosprawnościami. A teraz oddaję pani Dorocie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja też się zastanawiałam, jak można zorganizować taką opiekę dla większej liczby chorych. Neurofibromatozy skupiły tych kilka, czy może nawet kilkanaście chorób z plamkami. One się tam razopatie, fakomatozy kiedyś nazywał i tak dalej. To już to nazewnictwo się zmienia. Ale ja sobie tak pomyślałam, że ja nie mówię o tych ośrodkach referencyjnych europejskich, tylko tych naszych polskich, które są bardzo potrzebne. Jak taki ośrodek polski będzie chciał sobie przejść, czy dostać tą plakietkę europejskiej sieci, nie ma żadnego problemu. Natomiast myślałam o tym, że przecież te wszystkie rzadkie schorzenia również na ogół da się pogrupować w poszczególne obszary. Więc nie musi tak być, że my będziemy mieli, nie wiem, ileś tam jest rzadkich jednostek chorobowych i powstanie 8 tysięcy takich, jak na przykład dla NF-ów. Tu jest więcej chorych, ale można pogrupować, prawda? Przecież w tych naszych plamkach my cały czas też przesyłamy sobie pacjentów, bo się okazuje, że ma stwardnienie guzowate i to są ci sami lekarze, tak? Tylko ktoś się bardziej zajmuje czymś, a ktoś inny czymś, więc można też potworzyć takie obszary chorób metabolicznych, chorób kardiologicznych, chorób onkologicznych, fakomatozy jako zupełnie coś tam odrębnego i można w ten sposób też potworzyć takie ośrodki, tak? Bo ci pacjenci i tak krążą między tymi ośrodkami. Jeśli można, dwa słowa. To, o czym ty mówisz, Dorota, to wszystko jest zrobione i jest przygotowane. Jest przygotowane, opracowane przez ekspertów i trzeba to po prostu wdrożyć. Jest opracowane w teorii. No bo nie działa, bo nie ma zrobione tego, nie wdrożono. No to bardzo bo jest, z tego powodu współczuję. Ja się wzięłam i zrobiłam. Mówicie o dwóch różnych rzeczach, żeby tutaj tak może zakopać ten to pływa między wami. Staszek mówi o tym, że to jest przygotowane, tak? A ty mówisz o rozwiązaniach, które powinny wejść w życie. Jeżeli prowadzimy w życie to, o czym mówi Staszek, to... Nie, ja mówię o innej rzeczy. Bo mamy poszczególne jednostki chorobowe, które działają. No, które... Tak, ja was pogodzę. No. Oczywiście, że zrobimy. Na pewno nie da się zrobić wszystkiego, bo ten system tak naprawdę jest trudny, bezwładny i są liczne, prawda, tutaj... grona, na przykład są prawnicy, którzy się potrafią przyczepić do jakiegoś sformułowania. Są te zasady legislacji, jak to wszystko działa, prawda? Jest ochrona danych osobowych i wiele innych czynników, które tu musimy wziąć pod uwagę, ale na pewno coś zrobimy, prawda? Każdy krok. Nie, ja rozumiem państwa, ja rozumiem panią, rozumiem tutaj pana, który jest tatą i patrzy codziennie na cierpienie swojego dziecka, prawda? I to róbmy to, ja też zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to poszło, prawda? I żeby to jak najlepiej się, że tak powiem, udało. Nie obiecuję, że wszystko się uda, bo pewnie nie, prawda? I pewnie musimy być też przygotowani na jakieś porażki, prawda? Bo one będą. Nie przygotowujmy się na porażki. Pani minister, nie. To są czasami takie drobiazgi, jak pan mówi o swoim dziecku. To jest tak naprawdę taki drobiazg, że się w głowie nie mieści, że nie można tego zorganizować. Nie ma porażek. Nie zakładajmy żadnych porażek. Po prostu trzeba to zrobić. Ja się zgadzam. NF-y wyszły z wysokiego poziomu mojej frustracji. Jak widać, szybko się frustruję. Dlatego nie przyjmuję informacji, że się nie da. Tylko po prostu trzeba to zrobić. Frustracja jest czasami też potrzebna, prawda? Bo człowiek jest zdeterminowany, żeby coś robić i zmienić. No walczymy, no nie poddajemy się. No, tym może zakończmy, prawda? Tak, że walczymy, tak. Nie poddajemy się, działamy, staramy się, żeby jak najlepiej to wszystko... Wszyscy, tak. Wszyscy tak naprawdę gramy do jednej bramki i to jest nasza wspólna droga, do której tak na dobrą sprawę myślę, że prędzej czy później powinniśmy dotrzeć do celu tej drogi. No i myślę, że to tym sposobem bym zakończył warsztat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.